Odpalamy gierkę. Zobaczymy, co Pilot 2ATC potrafi. Ja mam skonfigurowałem sobie tak przyciski, że pod jednym Czekaj, bo przyciskiem. tu po prostu. A, teraz, no. Pod jednym przyciskiem mam skonfigurowane na joysticku gadanie. I notabene pod tym przyciskiem na joysticku mam coś jeszcze, więc muszę to ustawić. W sensie grę mam skonfigurowaną coś pod niego. A pod drugim przyciskiem mam skonfigurowane Say It. Czyli żeby wtedy wymuszam, żeby odpowiedział za mnie. Chyba tak. No, więc jak nie chcę gadać, to wtedy sobie wciskam drugi przycisk i tyle. A jak chcę gadać, to sobie mogę gadać. Więc taką mam w tej chwili koncepcję. Na razie, na start. Pewnie potem sobie Ale to to say, to zautomatyzuję. musisz. To jest tylko tyle, że tam z tej listy ze znaczkiem zapytania. Nie, nie, nie. To jest to, że odpowiada prawidłowo za mnie wtedy. To jest tak jak wyzwalasz ręcznie Nie wiem. kopilota. Czyli kopilot. Sprawdzałeś to? Czy to tak Słucham? jest? Sprawdzałeś, że to tak jest? Tak. Tak jest. Okej. Działa. Działa. Ile mamy widzów? Zero. No już mam sobie to, nie wiem, widziałem to skonfigurowane pod czym. Proszę. U siebie też mam skonfigurowany site, ale to nie wiem, gdzie to mam. Na którym przycisku. Dobra, muszę tweeta napisać. Tak, nie wiem dlaczego, kochanie. Dobra. Gra się jeszcze ładuje. Nie wiem jeszcze gdzie lecę. Pole tu ETC. Dobra, gra się załadowała. World Map. A nie będę leciał z customowymi ustawieniami. Godzinowymi. Dobra, ostatnio wylądowałem w Kushiro. Czyli to jest mój departure. Teraz pytanie, gdzie ja mam lecieć? Chcemy lecieć na chyba na północ. O, może tutaj. UHPP Jelizowo. 3400 metrów asfaltu. Co o tym myślisz? Kilometry asfaltu? Tak? To spokojnie. Bo to jest krótki lot na komu, ale to jest, czekaj, nie low, tylko high altitude. To jest 31 minut lotu. Chociaż w sumie to by wystarczyło do testów. Chociaż trochę krótko, co jak myślisz? Czekaj, muszę Bo tu wyciszyć. już jest godzina 58. Kurde, nie ma nic bliż pośredniego. No, to już jest długi. Znaczy długi, no, przynajmniej się można coś rozwinąć. To do. To może na UHHH. Gdzie to masz Trochę na nadal? zachód, bo to jest godzinka lotu, 1000 kilometrów. No, już prędzej. Dobra, to wezmę na UHHH, polecimy. Jakaś, nie wiem, jak trasa wygląda. Nie wiadomo, co tam w ogóle jest. UHHH. Tak, zobaczymy. Już wchodzę w Symbriefa. Czyli mamy nasz lot 337 departure. Jaki jest Kushiro? Kushiro jest RJCK do UHHH. Co to jest za... UHH to jest Chabrowsk, panie. No, to do Chabrowska lecimy. Runway 35 start, czyli w złą stronę. Nie, dobrą stronę. Nie, w złą, no, dobrą stronę. 13 tysięcy stóp pasa. 23 left. Całkiem spory. To chyba jakieś wojskowe.
Myślę, że to wojskowe? Dobrze. Nie, są też normalne parkingi, więc... Normalne lotniska. Dobra. Mam tutaj... moją trasę. Copy. Już ją skopiuję i robimy generate chyba, generujemy, prawda? Będę bez Paxa leciał, żeby już nie komplikować. A to masz fuel factor minus 25 aż. To znaczy, że co, wiatr będzie ładnie wiał? Nie, tam skorygowałeś sobie zużycie paliwa minus 25%. To czemu taka dziwna trasa jest? Wow. Nie wiem. Widzisz to? Widzę. Zaraz ci zapowiem. Czy to nie ma sensu? Czekaj, do nawigrafa sobie załaduję tą trasę. Dobra, ty masz jaki start? A, no bo tak, tak, tak jest Airway. Prawidłowo. Według nawigrafa. Nie, to zaciągnąłeś sobie tak. Czekaj, gdzie ty masz start? Tak, no na nawigrafie zobacz tutaj, co jest ta zmiana. Tu nie ma innych Airwayów. Wrzucę ci, kurde. Nie, czekaj. No zobacz, rzucę ci na Discorda. Ha. Start masz gdzie? RJ? Co? RJCK. Zobacz sobie. Tak wygląda Airway na nawigrafie, czyli niby prawidłowo. Okay, generate. Rate flight. No dobra, czekaj, skonfiguruję sobie. Zoom to details. Najpierw punkt startowy. Startujemy sobie z rampy gate 4 dam, departure. No, tak będzie wyglądać. Gate 4, cel wywalam. Gate 4, ok. Aha, tylko czekaj. Kurde, ale powiedz mi, jak ja teraz nie korzystam z ATC, to ja muszę jeszcze... Halo? Z czego nie korzystasz? Z ATC w grze. No. To jak on będzie wiedział, dokąd lecę? Muszę flight plan złożyć też przez MCDU, tam zgłosić do wieży, tak po prostu i olać potem, co oni będą mi mówili? Ja olewam. Znaczy, ja sobie daję, zapisuję plan lotu z Simbriefa, zaciągam go do gry, a olewam tylko, wiesz, praktycznie tylko na start. Czasami jak mi się przypomni, to wiesz, proszę start, żeby mi logbook tam się uzupełniał. No właśnie, ale właśnie chodzi mi o logbook. To jak mam ten logbook ogarnąć? No by tak byś ulewał go. Tego, bo ci się będzie później skichać się palet ATC. Bo będziesz przełączał się na częstotliwości, wtedy nie wiesz. Palet ATC będzie się przełączać. Co? Nie rozumiem. No bo ty jakbyś chciał pogadać z wieżą lotów, tak? No. Ale ja nie chcę pogadać. Ja nie chcę pogadać z wieżą lotów. Ja po prostu chcę zgłosić flight plan, żeby gra wiedziała, dokąd lecę, żeby mi zaliczyła lot. No to musisz go tylko clear, znaczy do. No zgłosić ten, tak? Plan lotu. W grze. Nie wiem, jak to zrobić. Czy to przez. Przez wieżę chyba przez, się tam. No przez wieżę tak, no ale. To jak uzupełniasz w MCDU, taki plan lotu bez startu i bez lądowania, znaczy bez lądowania, to da radę zgłosić ten lot? Nie wiem. Zaraz spróbuję. A jak leciałeś z Palet ATC, to jak zaliczasz trasę w takim razie? No zaciągam ją tylko sobie, wiesz, z tego, z tym briefa, a później ulewam w grze całą tą komunikację, poza tylko, że zgłaszam chęć lotu, tak? I tyle. A, no to o to mi chodzi, no to dokładnie to samo chcę zrobić. No. O. Tylko czasami lądowa nie zalicza. Kur, czemu mi z tego przestawił mnie na dem? Jestem już gotowy do... Na pasie. Fuck, dobra, escape. Jeszcze raz to zacznę. Dasz babę. Dobra, to Simbriefa poprawię trasę, bo czas muszę edytować. New flight. Nie, new flight, kurde, wróć. Edit flight. Wróć. Edit flight. Obudź się. Generate OFP. Yes.
graph, unload, flight, consumbrief. Dobra, to samo mi wybrał. Ale teraz nie, tak, runway 35, jak ja mam departure, KSE 4R, czyli KSE open charge list SID KSE 4. Masz show overview, możesz ale zobaczyć. Który to jest ten? No to w ogóle nie ma żadnego takiego KSE. Jest, na czerwono, KSA 4R. No to masz. Robisz kółko pętlę taką. Ale który to jest z tych czarców? Który departure? A Shoro, tak, nie ma go tu. Ci startuję, no robię, robię kółko i wracam po prostu. Na to wygląda. Czekaj. No też tu mam ten lat, więc... No, ale to jest po prostu... Nie, nie ma takiego. No, to nie widzimy. No, jest jakiś wirtualny po prostu, chyba taki... Nawrotka i tyle. A na którym runway ja powinienem lądować? Runway... No, ci podpowie. 23 left. Aha, czyli ja mam direct runway według tej trasy. Czyli będzie mnie wektorował w takim razie, tak? Nie możesz sobie wybrać, bo nawet tam jest ILS, więc musi być też star. Dobra, czekaj, najpierw ogarnę jeszcze raz tego. Jest Kushiro, Kushiro, set as departure, ale zoom to details i ustaw mi misiu gate 4 jak chciałem. Czwarty, set as departure. Ok, lot Polish Airlines, weight i balance. Szkoda, że kurde tej wagi jeszcze nie ogarnęli. Block fuel, a zmieniło mi się block fuel, 6566. Na którym to właśnie? 23R? L. Tak? Nie wiem, zaraz ci powiem, tylko w paliwo ustawię. Pas... Pas 23, start 35, lądowanie 23 left. No, to masz nebę, znaczy start masz 66 tak, kilo. Nebę 4 S albo 2 E, czekaj, to jest to. Dobra, inaczej. Ale 3. Ja to było 66,091, dobra, close enough. Wagę mam ustawioną. Center of gravity mam 35,36. Nie, dalej nie umiem ustawiać jeszcze tego. Tego flex to temp, czy jak to tam się nazywa. To trzeba sobie obliczyć. Dziwię, że on tego nie oblicza. W Simplify od razu. Dobra, mam gate 4 medium wybrany, startuję. Sim Toolkit Pro, load latest from Simbrief. Załadowałem trasę, ma trasę ładnie tutaj zrobioną. FSUI PC mam włączone. Ready to fly, jestem na lotnisku. Fly now. I tutaj damy sobie live map. Okej. Dobra, mapę sobie już ładuję, mamy trasę. Co ja teraz potrzebuję? Teraz potrzebuję wejścia i niech mi się samolot może konfiguruje w tym czasie. Aha. Masz Nebes 2, Nebe 2V.
Jakbyś się tam zastanawiał. Dobra, panie, idę oglądać się bez żony zaraz coś. Ty jutro będziesz? Nie, raczej nie. Gdzie ty jesteś? Co tu się dzieje? Dobra, FP import. I co, mam... Skasuj... Te... 4R, coś tam. No i co? Te... To też... Wada uchochana i chyba powinien wystarczyć. Dobra, jaki mam cruiser, bo muszę z Simplify jeszcze cruiser altitude przepisać, prawda? 360 mi ustawią. Dobra, ale po imporcie to okno muszę zamknąć ręcznie? Nie, import, się samo, okej. Okay. Chwilę to zajęło. Ale on teraz, on tu ma inaczej trasę, nie, nie ma tego takiego tingsa dziwnego. No nie ma. Ciekaw jestem dlaczego, co ja mam z tym zrobić. Zostawić. Ale to mnie źle poprowadzi wtedy. Myślę, że nawet w symulatorze też tego dingsa nie będziesz miał. Bez możliwe. A czemu tą iwadę masz? To jest stanowiące. Proszę? Ta iwada mnie zastanawia. Skąd się ten waypoint bije? Kurde, mam przekopywać jeszcze raz. No jest nie, iwada, nie, nie jest iwada tutaj na flightplanie widzę. Na Simplify'e. Dobra, a, czyli okay. Teraz tak, seat, tak? Runway 3.5 KSE, coś tam było, 4R Transition KSE. Tak. Load. Ok. Star mam jakiś? Star miałeś, ja to nie wiem, przez moją wadę to teraz nie wiem, czekaj. Nie mam chyba star, mam cancel approach vectors to CF 23L load. Validate. File. Dobra, to mogę to wyłączyć. Włączę sobie światełka. Skok muszę ręcznie ustawiać, tak? Tak. Ten, który ci poda... Pilot ATC. Jeszcze raz? Pilot ATC ci poda. Tak. Skok. A, dobra, to ustawione. Co jeszcze? Dobra, to teraz komputer. Komputer, czyli init request. Dobra, wszystko tu mi załadował. Performance, flaps 1. Cloud R, Cloud 2. Trans altitude nie wiem jaki jest, ale to Japonia, zakładam, że 14 000. Pytanie, jaki jest trans altitude nad lotniskiem docelowym? To Appro-
Approach ILS Runway 3023. Transaltitude, translevel jest flight level 50, a transaltitude jest 3200 stóp. Mało coś. O. A to jest, co ty ustawiłeś tu? Takeoff? To takeoff? To ustawiłeś wysokość na dostępu. O czym ty mówisz? Jak masz Eliotka, to? Taka? Nie. Niewyraźnie mówisz, nie wiem o czym mówisz. RJKK, tak? RJCK. Dobra, zobaczmy jak plan wyszedł. Według flight planu z briefa. No, według Simrifa mam to. Muszę dodać te punkty, wiesz? Po WKE muszę dodać DASI. WKE. Nie mam takiego punktu tutaj w ogóle. Nasi. WKE mam. Jak dodać za? Dodaj waypoint. DASI. Enter. Gdzie mi go wstawił? DASI. Waypoint options. Central number 34. Kurde, czekaj, nie, to muszę usunąć w takim razie ten DASI. Muszę usunąć. Czyli tutaj WKE, gdzie było WKE? WKE tutaj. I teraz za WKE, dobrze? Za WKE jest DASI. Insert after. DASI, enter, WKE do DASI mam i po DASI mam, co jest następne, CAPTO, gdzie mam teraz to DASI, insert after, CAPTO, no i co się z nim stało, nie dodał mi się. Wtedy masz transition altitude 14000 masz. Nie dodaje mi się punkt. A cab to. Dobra, już wiem dlaczego się nie dodaje. Cab to. Dodał się i następny punkt, bo cap to jest Yoroi. On ma tu Lepro, czy ja tu mam Lepro? Nie mam, tu w ogóle inną trasę mam. Nie, Lepro miałeś w Pilot to ATC. Proszę? W Pilot to ATC miałeś Lepro. Tak, ale nie mam w nie mam w Simbriefie tej trasy w ogóle. Nie rozumiem. Czy ja powinienem ręcznie ją sobie wpisywać tutaj w takim razie? Jeżeli to ma mieć pokrycie, bo to bez sensu. W ten sposób. Ale dziwne, że ten. Bo ty przekleiłeś to przecież z Simbriefa. No przekleiłem, no ale widzisz, źle zrobię. Wam całą trasę. Jeszcze raz. Trzeba dać nie od razu. A, nie można dać, okej. Waypoint. RJCK. Co mam następne? Czekaj. KSE. Czyli dodam sobie ten seat, tak? KSE4R, KSE load. OK. Po KSE mam D187J. D187J.
187 i od. Musi być jakiś sprytniejszy sposób, żeby to robić. TBE następne. Ale nigdy nie miałem jeszcze takiego sposobu, żeby na przykład trasy. No widzisz, ja zawsze mam jakieś problemy. TBE 31. Sakin. Chociaż ja czasami biorę i po prostu tworzę trasę w tym. A co to jest to TBE, co to mi tutaj doda automatycznie? Nie wiem. Track. Nie wiem. Co ten znaczek oznacza po lewej? 31 Sakin. UKE. Dasi. Ale masz ten. Kapto. Bo masz Airway V3 chyba, tak? O ile dobrze tam widzę. Tak, ale on mi tu nie dał V3. Yoroi. RSE. Axon. Lepro. Parent. Dobra, to ja muszę jakoś to rozkminić, żeby to lepiej działało. Mogis. Plus Agapo. Plus Nevers. Plus Mizar. Szkoda, że to się nie integruje z Simbriefem jakoś. Bezpośrednio, tak jak inne. Wiesz co? Można by to do mikrofonu mów. Można by to zrobić inaczej. Masz odpalonego tego? Czarcy? To nie wiem, czy on zadziała. Czy później w komputerze byliśmy to samo. Navigrafa mam odpalonego. Nie, czarcy od Navigrafa. No mówię, Navigrafa mam odpalonego. Dawaj go, rzuć na ekran. Dajesz sobie teraz masz type root, bo to jest to, co chcesz mieć. Type root. Zaznacz to i przeklej to po prostu. Usuniesz tylko te 35 i 23L. I przeklej to do Parity ATC i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo Parity ATC obsługuje wszystkie Navi te. Nie, zostaw ten. A, w sumie, może też. No dobra, daj import. Razem z Sinem dałem. Nic się nie dzieje. Dobra, to czeka deszcz. Import flight plan. Tylko nie skasuj Navigrafa. Usuń oczywiście SIDA. I daj Simbrief normalnie. Powinno to wyglądać podobnie do tego, teraz co... Teraz wygląda lepiej. Ale tych początkowych punktów tu nie ma. Czyli nie ma... Curio D187J i innych. To jest od tego. Powinno być od... Dasi. Od SID. Jest w zasadzie W, tak? Tak, to jak ściągniesz SIDa. SIDa. Będą ci pojawić te punkty. KSE4L przez KSL load. Nie, dalej ich nie ma. A czego nie chciał? Raz jeszcze to mam po później. Ale close enough jest, no. On ma jakieś po prostu pośrednie punkty tu jeszcze między DASI a lotniskiem. Ale close enough, dobra. Załóżmy, że jest close enough. Validate. Aha, czekaj, tylko approach ja, mam wybrać, ten, tak? Tak, 23. Approach vectors. 23 left. Load. To i wadę to wyjebał, bo chore. Na twoim miejscu. No to wiesz, on będzie wektorował, tak? Ale do Iwady będziesz musiał lecieć.
Weź ją ręcznie usuń, tą iwadę. Stąd. No. Daj star sobie coś tam 2V. Co 2V? Coś tam 2V. No jest to Agun 2V, Arde 2V, nie. Arbu 2V, jest tego w cholera. Nebe 2V. Bo masz taki chyba przycisk, tam jest taki waypoint. Nebe. Po drodze. A czemu 2V akurat? No to pasuje akurat, po drodze jest. Transition Nebes, daj insert. To pewnie zacznie wyglądać w miarę sensownie już. Channel, tak, jakiś punkt? Jeszcze tam jest? Ten hub, co to jest ten hub? O, co nie da. To jest hub? Nie podoba mi się to, powiem ci. Że lepiej było, jak to ręcznie wprowadziłem. Nie, no czekaj, coś tam jest, co tam jeszcze jest przed tym, co, coś tam, że taki musisz lecieć w cholerę daleko. Tutaj nie ma teraz punktu. To co, to jest czołka, że tu? A ja wiem. No nie wiem, dobra. No i tak będziecie wektorowo, więc nie ma tam spo. Załadowałem tak jak nawigrafa. Tak, zobaczę w ogóle nawigrafa, bo on do iwady leci arrivals. No bo na igru... na tym też masz iwadę. Czemu masz iwadę? No wszędzie mam iwadę. Ty, no ja mam inny plan lotu w ogóle. Mi się wygenerował. No, nie wiem dlaczego. Czekaj, może teraz by tego zapisał ciebie tego. Dobra, ja ci przykleję swój. Wyślę ci, jak to u mnie jest. No mogę w sumie załadować sobie nowy plan lotu, no edit light. Okay. Nie, ja ci na Discordę piszę. Ja nie mam w ogóle wady, u mnie jest nebes jakiś tam i tyle, dziękuję. Ja tutaj na Simbriefie każdy ma ten... każdy ma iwadę. Ten zawsze generuje dobrze. Masz ten z tym, masz mój. Dobra. Ja twoim nie ufam. Clear route. Yes. RJCK dło auto route. High Airways. Ale daj, nie daj High Airways, bo to jest... czy... no 36 tysięcy to jest w miarę high, prawda? Ale ty powinieneś airline sobie wybrać. Jeszcze wcześniej gdzieś tam miałeś taką opcję. Co? No? Gdzie? Daj clear route. No. Unload i daj na nowo tam coś. Flights. Manual. No airline jest. RJCK. No airline cały. Teraz ten. No ja ci wyślałem. Wysłałem nas. To co mi się wygenerało z czarców? Alternatywa, nie wiem jaka jest, auto generate, route options, high airways. No high airways musisz wybrać zawsze. No tak. To dobrze wybrałem. No to skąd miałeś ten jakiś runway nieszczęsny? 35 no. Startuje, tak? No i teraz już nie masz tego na końcu, tego IWA coś tam. KS4 wybrałem. IWADA. IWADY nie masz teraz. Nie mam. I mam no teraz... direct to runway 23 left. No teraz nebes. Możesz wziąć tą IWADę, ten NEBE 2V arrival. Znaczy jak... 2S, 2V. Do dupy jest na 2, się nie wyrobię tutaj tak szybko. Czy ja się wyrobię? Myślę, że tak. Ale to możesz poprosić w tym, w pale to ATC sobie wybierz Vectors, masz tam 6 no mil. Dlatego chciałem dać, dlatego chciałem dać Directu. Nie no, musi mieć jakiś kawałek chociaż z... do Nebes i z Nebes Directu. Nie mogę tak zrobić? To się możesz chyba. Nie, no dobra, to type root teraz mam. Approach, mam wybrany runway, nie mam wybrany runway. 23 left miałem, tak? Tak. Dobra, czyli tak,
A jak potem, jak kurde, jak ja z gry wywalę to wszystko? Co to znaczy z gry wywalę to wszystko? W Symbriefie to sobie przeklej ten cały ten, jak już tak koniecznie chcesz. Tak, tylko bez początkowego i końcowego builda. Tak. Daj sobie validate później tylko. Analyze root, yes. I zapisz to. Generate OFP, yes. SimToolKit Pro zostawię już tak jak jest, już go nie będę zmieniał. I teraz co ja mam zrobić w komputerze w MCDU, żeby to działało? Zaciągnę. Nie mogę, muszę chyba wszystko usunąć najpierw. A, to tak. Tak, inaczej nie ma. Ale ja teraz nie zaciągnę nowej trasy. No nie można zaciągnąć nowej trasy tak o teraz? Trzeba teraz nie zaciągnąć. Punktów jest trochę. Ucha, nie skasujesz, bo masz na samym początku. A nie skasało mi niczego. Nie, jak skończysz kasować wszystko i zostanie ci tylko RJCK i UHHH, to musisz podać insert czy coś takiego, czy raise. Jeden z dwóch, żeby to zapamiętać. Nie skasowałem niczego. Ale to jeszcze raz tylko daj insert, a nie coś tam. Nie, insert nie działa. No to próbujemy zaciągnąć z Leafa, no. Nie można to gdzieś w tym menu kasować. Sądzę. Nie, rejs to ci cofa. Chyba. Nie wiem, to mi się wydaje. No to musiał być błąd ostatni, bo jak dawałem insert wcześniej, to nie działało, musiałem dać rejs. A teraz działa insert rzeczywiście. No byś musiał Orwaya tutaj wklepać. Będę się wklepuje. No podajesz punkt, później masz via Airway i punkt, znaczy punkt wejściowy na Airwaya i punkt wyjściowy z Airwaya. Dobra, RJCK departure 7:35. Co to było? KSE4R. Transition KSA. Ale nie ma transition tutaj KSA. Zostaw puste. A jest, dodał KSA automatycznie. Dobra, co jest po KSA? KSA, panie, to masz
drogę Away V3. V3. Jak mam to teraz tutaj dodać? Czyli klikam na KSE. Next waypoint. Tak? Nie, Airways. No i masz Airways. Via V3. Via V3 i do V3 lecisz aż do... TBE, nie, D180. WKE. Co? Do WKE. Nie, no mam po drodze jeszcze D170, D187J. Nie patrz na to. Dlaczego? Masz się V3, 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 V3. I patrz na który ostatni punkt jest taki, że no zmienia się Airway. Do Dusty muszę lecieć, no. Nie, do Dusty? Tak, do Dusty jest zmiana na V1. Do WKE. Tak, to jest WKE, a masz rację, Dusty jest poniżej. WKE. Tu WKE, tak? Tak. WKE. Insert. Tak? Tak. Czy potem mogę następny VIA dać? Chyba tak. Mogę dać chyba Y10. No to krótko jest ten Y10. Do Y10 jest do Yoroi. Dobra. Potem mamy co Y104 do RSE. Co to się było? RSA. Potem jest A204 do Axun. A204 do Axun. Ok, A204 do Axun. Co mamy dalej? Mamy M131. To już lecisz aż do... Oldan? Oldan. Ja to byłem 131, tak? To jest chyba ostatni punkt, jaki tu mogę dodać. Czy można tu skrolować w dół? No powinno się zrobić ten start. Oldan. Muszę insert dać. No to daj insert. Cząc to. Kurios Sakin sam dodał Yoroi, Axun, Otani, Vasin, tak, Olda. Sam dodał punkty pośrednie, wow. No tak, no tak dodają, nie to polega. Nie myślałem, że on doda. No, jakby tego nie dawał, to będzie jeszcze. Next waypoint. Nie, return, bo Olda nie jest airway, prawda? Olda jest jeszcze airway, ale 969. Czekaj, Olda, klikam Olda, airway. A jest Oldan A969. A969 do Mogis, tak? Tak. Do Mogis i już później już docelował B150. Potem mam ile? B150? B150 aż do Nebes. B150 do Nebes. Jak okay. Susan. Co i to jest koniec. To jest koniec. Insert. Insert. I teraz muszę sobie jeszcze lądowanie ustawić. Arrival. Klikasz na ten dest. IL23XL, prawda? Miałem. Tak. 23L. To są jeszcze, aha, to są te 23 bez stara. Może wziąć ten coś tam dla Sauta, bo... A ja niego nie mam wprowadzonego. Dodam bez niego, bo nie mam go w flight planie na tym też. A, no okej. Okay. On tu i tak coś dodał, jakiś punkt, tylko średnie. No, chyba też. No dobra, to chyba wszystko, prawda? Chyba wszystko. Dobra, to czekaj. Jak mam tutaj ustawione, muszę włączyć sobie teraz pompy. APU by się przydało włączyć. Pewnie tak.
ciśnienie. Co ja tu jeszcze miałem włączyć sobie? Flight Directora. To chyba wszystko. I teraz tak, APU mi się powinien uruchamiać. Jeszcze nie. Może ten user usunę tutaj po drodze. Punkt, który mi się dodał. Kółek nie kręcił. Ok, zobaczmy co on robi dokładnie. Ja tego usera usunę, nie wiem co to jest. APU mi się w oczy, mogę chyba pushback prosić, prawda? Prawda. Ty, śnieg jest, ale jaja. To mówili ostatnio na Twitterze, że tam wyciągnął. Taka niesłusznie, musi być głośniej. Na Twitterze mówili, że dodają tam tu śnieg. A nie spodziewałem się, że zobaczę. Wow. Jaki czad. Zajebiście. Jak się ładnie błyszczy wszystko i światła jak się odbijają. Dobra. Wejdzie DirectX 12, jak to wiesz. To czekaj, to ja teraz powinienem tutaj poprosić wieżę. Tu Kushiro Ground, tak? Request IFR clearance for instrument FP, prawda? Tak. Dobra, on jest clear to take off. Feedback. Okej. Okay. Ja muszę request akcji IFR robić te że inne rzeczy, czy to olałeś sobie? Jeszcze raz request? Taxi IFR. To tak, to dawałem, bo tam czasami na lotniskach, których nie znam, więc... Dobra, to teraz chodzę do, w końcu, po godzinie ustawiania. No jak jest nieprzygotowany człowiek, to tak wychodzi. Po godzinie ustawiania, gdzie jest mój Paletu ATC, mam. I moją powinienem przejść na frequency. No ale dalej masz wypadę jakąś nieszczęsną. Skąd ty masz? A bo ja tutaj nie załadowałem tej trasy? Czy załadowałem ją? Chyba nie. Musisz jeszcze validate i... No, teraz. Ale i wady... A, dobra. KSE zostawić czy wywalić? KSE zostaw. Jest. Tak? Tak, tak. Dobra, i bo potem to jako transition daje. Okej. Okay. Ładuję trasę. No. Flight level mam 380. No dobra, wygląda ok. Validate. A, jeszcze muszę SIDA dodać. Zapomniałem. SID. To jest... KSE-4R, Transition KSE, Load i mój Approach. Dobrze, paksa nie da. Pasażerów już by się trafił. Kręci mi się kółko, proszę, nie działa. Dobra. Vectors to... Runway, ok, Load. Dobra.
czemu mi się to Apple Watch pojawiło teraz? Musiałeś kliknąć, czy nie? Jak coś tam, to daj ten nebes, coś tam. Dobra, validate. Zwalidował się, file. Okej. Okay. Dobra, to to mam, to co? Teraz RJCK Tower, tak? Łączę się. Klient jest tak? No nie ma tak, Ground Defense Tower. Nie mam nic z tego, mam dwie częstotliwości. Request... A może to drugie? Nie, to nie ma znaczenia. Masz Engine Start and Pushback. To zacznijmy chyba od Pushback, prawda? Czy pushback nie, może to jeden... Engine Start, Pushback od razu. O, proszę. Dobra, spróbuję to... Aha, czekaj, tylko w grze... Controls. Jak znaleźć kontrolę, którą mam pod stickiem? Stick. Search by input. Joystick button 1. Toggle smart camera. Ok, czyli to muszę wywalić. Clear. Validate. Save. Ok. Dobra, i teraz jak już tu jestem, APU mam chyba włączone, jeśli dobrze pamiętam. Jest moje APU. APU jest włączone. Wszystko mam tutaj. Airport APU Blida nie mam. Nie uruchamia silniku, tak więc. Czemu? Nie rozumiem. Jeszcze wcześniej nie odpalałeś silniku, więc nie było potrzebne to. Tak. Dobra, to teraz mówię tak. Lot 337 ready for pushback and engine start. 337 pushback and engine start approved. Pushback and engine start approved, lot 337. Tak? Tak. Wytknął mi to? Dobra, czekaj, jak dać głośniej sobie dźwięk? Sounds, voices. To mogę tutaj skopiować sobie po prostu. Oda. Dobra, jakoś się save'uje to? Nie, po prostu on pamięta. Nie, to pamiętam. A tutaj run the voice settings volume, jak volume tu zmienić? A to jest szum taki, czy coś? Czy nie wiem, random voice, nie wiem co to jest. No dobra, to jak poprosiłem o pushback, to mogę poprosić teraz tutaj ADC. A, właściwie to nie muszę tu, tylko mogę sobie uruchomić teraz. Kurde, nic ja robię. To mogę sobie uruchomić pushback helper. Używasz go? Nie. Zajebiste. O, teraz, aktywuj to jeszcze raz. Dokąd powinien mnie wypchnąć tak realnie? Realnie to powinien cię wypchnąć... na bezpieczne miejsce, gdzie wiesz, jet blasting kogo nie zmiecie. Ale obstałem, że powinnaś się chyba do tamtego zakrętu wypychać. Co spuściłeś? Tak, dobra, straight teraz trzeba nacisnąć, okej. Okay. Czy jak on podjedzie, to jeszcze go trzeba wyzwolić. No aż tam do tego zakrętu, tylko że ty musisz się skręcić w lewo, tak? Znaczy samolot musi skręcić w prawo. Samolot musi skręcić w lewo. Kabina musi być w lewą stronę skierowana, tak? Co? W prawą. Znaczy, zależy z której strony patrzeć. Patrzę od strony, tak jakbym siedział w kabinie. Kierowca kieruje, tak? Nie no, to są osoby, które kieruje tym samochodem. No to ty ogon musi skręcić w lewo.
Dobra, co następne będę prosił? Taxi. Ready for taxi. Nie masz tam, na samej górze było zawsze active departure runway. Gdzie jest active departure runway? No, pierwszy od góry. Albo ready to taxi, koniec. Wystarczy. Fosan ready to taxi, dziękuję. A nie, zrobiłeś tego. Byś musiał zwalidować na nowo tą teraz wysokość. Nie zmieniłem jej. 360 no. Jest dobrze. Aż silnik ci wystartował, więc drugi też już możesz chyba uruchomić. A jak, czy tego, gościa, a jak tego gościa zdmuchnie? Którego? Tego, co mnie kieruje. On go nie zdmuchnie, bo on siedzi w samochodzie. A jak samochód zdmuchnie? Myślę, że większy byłby problem, gdybyś wiesz, on tak kierował, ty tam miałbyś przepustnicę nastawioną jakieś trochę więcej niż... O kurde, niż mam nastawioną. A więc. Byś pociągnął do przodu po prostu. Włączony taxi light. Nie no, landing lights też nie włączę na drodze do kołowania. No, nie? Oczywiście, że nie. Wing beacon show, później runway lights mogę włączyć. Runway tunnel włączę do skrętu z pasy, to trzeba sobie włączyć. Dobra, to teraz muszę prosić po... Angielsko. Lot 337, request taxi to active departure runway. To nie tak. To musisz mówić runway 23? Lot 337 ready to taxi. Lot 337 taxi to runway 35 via taxiways Harper 2, Harper 3, Harper 4, Harper 5, Harper 6, Tango 7, hold short runway 35. Taxi to runway 35 via taxiways Papa 2, Papa 3, Papa 4, Papa 5, Papa 6, Tango 7, hold short runway 35, lot 337. Dobrze, łyknął to. No to co, lecimy z koksem chyba, tak? No. To lecimy taxi, zwalniam hamulec. Kiedy ustawiasz te? Kiedy ustawiasz... Czego masz 50%, więc już. Kiedy ustawiasz flapsy? Dopiero jak włączysz silniki i dostaniesz ready to taxi, to wtedy się tak zazwyczaj już masz całą hydraulikę działającą i inne pierdoły, więc dopiero wtedy się ustawia takie rzeczy. Ja tak na podstawie prawdziwych samolotów się zastanawiam, jak oni, bo widziałem w różnych miejscach, przed samym pasem startowym niektórzy ustawiają. Najczęściej tak już co najmniej koło, już nigdy nie przy gate'cie. AP już mogę chyba wyłączyć, co? Oczywiście. Jak już chodzą silniki, to możesz wyłączyć. Startem się przyda. Nie, kiedyś mówiłeś przed samym pasem startowym. Kto? Ty. Że APU? No. Przed samym pasem startowym to Tikasa się włącza. Tikasa to ja chyba już mam włączonego. A skład mi się sam ustawił? Przestawić się, bo żeś musiał w grze coś pilna tego... prosić o coś, ja wtedy automatycznie przestawę. Że musisz zobaczyć, jaki był tam... parę to ATC, żeby... On zresztą co chwilę powtarzałem go. Nie podawał mi skłoka. Musiał. Mogę go poprosić? Nie podawał, nie widzę tutaj. No tak, wystartujesz i coś tam... A, bo ja mu nie dałem flight planu. Nie poprosiłem go o flight plan. Naprawdę? Nie pozwolić ci w ogóle? Jak to zrobić? Request... clearance, gdzie to było? IFR release, tak? Nie, clearance? Clearance. O! I później z IFR. Lot 337, ready to copy IFR clearance. 337 is cleared to uniform hotel. Climb via the KSE 4R departure, with the KSE transition, then as filed. No i masz squawk. Expect departure runway 35. Tam jakiś podaje. Climb to 13,000 feet via the departure.
Expect higher clearances 8 minutes after departure. Dobra. Squawk 3152. To idę tam do żony. W razie czego piszę SMS-a. 337 is cleared to Uniform Hotel Hotel climb via the KSE 4 departure with the KSE transition then as filed climb to 13,000 feet via the departure expect higher clearances 8 minutes after departure Squawk 3152 not 337. Lot 337 rear back correct. Altimeter 2992 let us know when you're ready for pushback. To powiedz mi, on mi prosi o altimeter 2992, a jak back klikam, to mi ustawia 2931, jak ty to ogarniasz? Bo masz live weather, ja mam Rexę, zawsze mi się zgadza. A, wtedy, czy jak z Rexą lecę, to powinienem korzystać z tego? A tak to oleć, to co mi mówi, tak? Korzystać z tego w grze. Tak. Dobra, a teraz czekaj, on mi kazał wejść na climb to 13,000 feet via the departure, czyli 13 000 od razu. No tak. Mi powiedział. Słuchaj, coś zmienili od i to od dzisiaj rano. A to nie, bo się nie uruchamiałem jak, jak wyłączę, jak startu ustawię prawie na zero, to mi kołuje tylko z prędkością tam 8 tych węzłów. To ciężko powiedzieć. Musieli zmniejszyć ciąg jałowy. No. No tam był problem, bo na jałowym to pędził jak oszalał. Tak. Nie hamowałeś, to 30 parę węzłów, 40 węzłów. Tak. Wiem, że tam ci piloci, którzy latają na NEO, to mówią, że wiesz, jak już ruszy samolot tylko, to już można przyciągnąć na jałowy i on sami no tam... Ja na jałowym lecę, teraz leci mi 26, ale ruszą... Nie było tak, wiesz, dzisiaj rano, jak znaczy rano, wcześniej jak testowałem z tobą, to mi dużo szybciej jechał niż teraz. Naprawili to, że się autobrake nie wyłącza, jak hamujesz. Tak, to się cieszę. Już dawno chyba. Dawno już. No tam było tak przez chyba kilka dni było tak, że sam się włączał, nawet jak nic nie robiłeś. To autobrake się wyłączał. Kilka momentów i wyłączał. Teraz musisz poprosić o pozwolenie na start. Dobra, to wszystko połączałem. Stroke mogę włączyć. Cabin crew poprosiłem. I mówisz, że muszę poprosić o take-off clearance, tak? Tak. Czyli które to będzie? Masz tam take-off, take-off. Jest w górę. Pierwsze z góry bez liczby. A co to jest ATC controller? Co ja mówię wtedy? Tower? Nie wiem, co ty mówisz. Nie, zwyczaj kosań. Albo... nie, czekaj. Nie wiem. Dobra, to mam. Jak można dać cej, to coś tam to wiedział. A, to wtedy tower mówisz chyba. Tower, no. Lot 337, winds are calm, cleared for takeoff. Runway 35, squawk 3152. Squawk 3152, dobrze powiedziałem. Cleared for takeoff, runway 35, squawking 3152, lot 337. Dobra, łyknął to co powiedziałem, czyli mogę lecieć. Możesz lecieć, możesz wjeżdżać na pas i startować. A jak ty startujesz? Zatrzymujesz się na pasie potem jeszcze, czy już od razu? Jak jestem gotowy już, to ten. Także ja od razu zatrzymajcie. No, ja też tak zazwyczaj robię właśnie. Jak nie jestem, bo coś tam jeszcze wiesz, zamotałem i coś, no to zatrzymuj się. Chyba, że deszcz. Bada czy coś tam jakieś 40% i wtedy dopiero wiesz, się nakręcą te silniki. Krótki pas jest tak, no to wtedy. Dzięki znowu zmienili. Teraz bardzo ciszej. Thank you.
spoilery, już możesz odzbroić. Jeszcze nie osiągnąłem prędkości tej takiej. Lot 337 contact Tokyo Center on 12705. Nie o spoilerach, tylko o tych. O czych? To masz Speed Brakes Arm, tak? Ale to są... Możesz już to wyłączyć. Dobra, czekaj, bo mi wieża coś prosi. Center... Lot 337 contact Tokyo Center on 127.5. Enjoy your morning. No, teraz myślisz Tokyo Center, masz u góry też. Pod... Contact Center on 127.5, Lot 337. Aircraft calling tower, say again with your call sign. Center on 127.5, lot 337. I teraz 127.5, czyli musi być 127.5, na to się muszę przełączyć. Tutaj klikam, przełącza mi i teraz się z nimi witam. Witam się z nimi. Lot 337 ascending to 13,000 feet. Nie descending. Climbing. Lot 337 climbing 13,000 feet. Ulewa mnie. To znaczy, że coś tam nie za bardzo chcesz. Proszę nie mówisz coś, czego nie wiem. Lot 337, good morning. Oh, Lot 3152. Lot 337, squawk 3152. Squawk 3152, Lot 337. Okay. Trochę. Czy dawno powinieneś mieć na Clank, a nie na... A co ty masz? Togę? Nie widziałeś tego. Zachmurzenie niesamowite. Dobra, i czekaj, jak tutaj chcę sobie taksy... Lot 337 climb and maintain flight level 220. Climb and maintain flight level 220, lot 337. Aircraft calling center, say again with your call sign. Climb and maintain flight level 220, lot 337. Tak jakby strasznie powoli działa z jakimś opóźnieniem. Może, bo to co wiesz, ty mówisz, czy to się zgadza z tym, co chcę usłyszeć. Tak, on tu podpowiada na żółto. Laga miał na pewno. Climb and maintain flight level 220, lot 337. O, teraz wygnę. Wow.
Szczególnie jak są chmurki jakieś. Już musi być aż, ich aż tyle, tak? Ale... Dobra, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak ja tutaj mam teraz ten widok taksi, jak go mogę wyłączyć? Nie wiem, daj sobie info. Albo wyłącz frequency, to będziemy tam. Nie, pokazuję ci, już jesteś u góry gdzieś tam dalej. Tak, zrobię. A tu jestem. Jak zrobić, żeby mnie śledził? To chyba nawet nie ma tej karty. Czekaj, tu jest coś na dole, tu jest. Co to jest tam? Show airports. Ok. Show VORs. Show NDBs. Show intersections. Center map on aircraft. O, proste. Center map on selected airport, center map on route. O, czyli całą trasę wyświetla. Okej, okay, to jest fajne. To info mogę wyłączyć? Nie, to nic nie daje. Co to jest to? Show airborne traffic. O, ciekawe. Lot 337 climb and maintain flight level 300. Climbing. Źle powiedziałem. Climb and maintain flight level 330, lot 337. Lot 337 maintain flight level 300. Climb and maintain flight level 300, lot 337. Jak ja nienawidzę, jak próbuję przekręcić kółko i mi się zoomuje. No, to jest słabsze. Kurde, czekaj, przełączę się do zewnątrz, żeby coś słyszeć sensowniej. Muszę jeszcze komentować. Climb and maintain flight level 300, lot 337. Dobra. To mam OK. Tutaj lecę trasę, wszystko fajnie, ładnie. I teraz powiedz mi jedną rzecz. Nie pamiętam, co chciałem zapytać teraz. Kurde. O co mogę cię zapytać przed chwilą? Nie wiem. Takiego tam powtarzasz tylko po nich. Jakbyś lądował, to ci powiedzą, musisz uważnie tam, albo czasami nawet nie wiem czemu nie podaje wysokości, na jaką masz zejść. To musi być czujny. Jeszcze dwa razy mi się tak zdarzyło. Jak to? Nie podał mi wysokość jakąś tam, powiedzmy 10 tysięcy stóp, tak? Żeby zejść. No i to był, wiesz, ten pierwszy, ostatni punkt z Stara. Nie podał mi w ogóle zejście, że mam dalej schodzić, wiesz, na... Albo jakoś ja nie ogarnąłem wcześniej tego. Nie podał mi, że mam schodzić dalej na dół, tak? Ty musisz sobie pilnować, jak ci nie poda, albo co, to zobaczyć sobie w czarcach po ostatnim punkcie, na jaką wysokość musisz zejść już, wiesz, finalnie do podejścia do lądowania. Dobra, wtedy już bez żadnych tych... Jak sobie na czarce, łahaha, sobie otworzę czas listy. Mam approach. Co ja ląduję? ILS runway 23 left. No i masz charts. Sobie na trasę. No i masz teraz A ja powinienem stąd powiedzieć, więc on będzie mnie wektorował od nebesa, zakładam, że pokaże mi. On cię wektoruje, daj to powiększ to trochę. On cię wektoruje na punkt jakiś tam C i coś tam. Na hub będzie mnie chyba wektorował, tak? Czy tu jeszcze dalej, na Tomsu? Albo wcześniej nawet jeszcze. Nie wiem, ale gdzieś to ogólnie na ten łuk taki... Na ten pierwszy punkt z tego będzie cię wektorował. No
tutaj, ten trójkąt, D10,4, hub? No tak. I to jest, z tej wysokości musisz startować, czyli 2200 stóp. To musisz w razie czego pamiętać o tym, że jak nie dostaniesz z niebiec... Tu jest ważne. CAT 1 ILS, gdzie ja mam częstotliwość 111,15. Muszę to wprowadzić. A, mam. Skąd on to? Przecież ja tego nie wpisywałem. Czasami niektóre dyska mają to jakoś wczytuje, niektórych nie wczytuje i to trzeba pisać. Oczywiście. I tylko trzeba pamiętać, tak, że jak już dostaniesz tam zejście ostatnie, gdzieś tam nad tym hubem, czy tam gdzieś tam będziesz, zmienisz nebes chyba, tak? Lot 337 climb and maintain flight level 360. Nie, czy nie brąży. Climb and maintain 360, lot 337. Climb and maintain flight level 360, lot 337. Teraz dopiero. Czyli z gry nie łyknął. Mogę go poprosić o coś takiego testowego, żeby mi powiedział? Nie. Masz pomysł jakiś? Request. Please repeat last transmission. Oh. Sorry. Say again for lot 337. Lot 337 climb and maintain flight level 360. Climb and maintain flight level 360, lot 337. Zajebiście. No dobra, pięknie. A jak ten latasz już na tym takim, jak on się nazywał? Od tej ekipy, co robi te konkurencje dla Simtoolkit Pro. Volanta? Volanta, właśnie. To tam latam, to tam trzeba być czujnym na samym początku lotu. Czy zanim... Jak już ruszyłeś z miejsca, to trzeba sprawdzić w wolancie, czy na pewno masz ten samolot, którym chcesz lecieć. Okej. Znaczy, bo za każdym razem tworzę jakiś nowy samolot, tak? Nowa rejestracja, znaczy, po prostu już masz, więc prawda. Nie przypilnowałem tego i zaś ci powiem, ile mam samolotów, lotów, znaczy, to już kasowałem. Ja mam samolotów, które wiesz, nie dopilnowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 samolotów, 12 lotów wykonałem, gdzie po prostu nie dopilnowałem samolotu i wiesz, jakiś randomowy. Ja mam sobie stworzyłem flotę, tak? Mam praktycznie wszystko. Znaczy wszystko to, co mam, czyli mam TAPA, mam Lufthansa, Vueling, Iberia, Air France, British Airways, EasyJet, Norwegian, Delta, Frontier, American Airlines, United, Alaska, Austrian, KLM, co to jest, jakiś ruski, Transavia, SAS i Aeroport. Ja powinienem sobie skombinować ten. Ja powinienem sobie skombinować drugi monitor do grania. W sensie... Proszę? Czy co, że obok wyświetlasz sobie Simbriefa, czy co? Tak, bo obok sobie wyświetlam wszystkie dodatkowe okna, nawigrafy, paletu ATC i tak dalej. Masz dwa monitory. Mam, ale drugi mam ustawiony już, prekonfigurowany jest. Jest ustawiony tak, że po prostu jednego odchylam w lewo, drugiego odchylam w prawo i wtedy, wiesz, zastępuję albo jeden, albo drugi. Tak. Mam wtedy idealnie wycentrowany. Powiem ci, że no, skomplikowany start był z tym pilotu ATC.
Nie, jak już ogarniesz, to już idzie jak ten. Ja po prostu jak widzę, że jakiś plan lotu w Simbriefie jest jakiś dziwny albo coś tam, to, to już od razu cię przerzucę na czart co na grafę. Kurde, bro. No właśnie, czyli w samolocie nie ładować, dopóki nie zweryfikujesz kartki. No to zazwyczaj tak, bo ja w ogóle... Znaczy uruchamiam symulację sobie, tak? Znaczy symulator. I to zostawiam, on się niech ładuje w tyle, a ja w tym czasie, kiedy on tam, wiesz, murdży, to murdży długo. No. To zajmuje się właśnie planowaniem lotu, tak. Ale ja, wiesz, ja nie plan miałem zrobiony, że niby było okej, okay, tak? Tylko potem dopiero załadowaliśmy i zobaczyliśmy, że jest inaczej, niż właśnie powinno. No tak, bo to... To, bo w Simbriefie to masz... To, on nie tworzy jakichś planów, więc nie wiadomo kąd. Co? Tylko on... Bo ludzie wcześniej wygenerowali jakiś plan. Ty wiesz, jak trafisz na jakiś trasę, gdzie... Jakiś zjebany, no. To nic na to nie poradzisz. Mam taką trasę, a dobra, ładuję na to. Dziękuję. O, czekaj, jedną rzecz sprawdzę. Wysłałem ci na ten, jakbyś chciał kiedyś sobie ten... To byłeś tam nad tym jeziorem Komo, to dwóch braci robi coś takiego. Powiedz mi, a to nie lepiej w takim razie w nawigrafie robić sobie trasę? No, w nawigrafie, na czarcach. No i to robię, no jeżeli mam ten... Czy wiesz, w nawigrafie nie wiesz skąd wieje, tak, bo musiałbyś sobie to zaciągać później. Czy coś, no robię w nawigrafie, przeklejam to do Simbriefa czasami, wiesz... No właśnie o tym myślę, no właśnie o tym myślę, żeby w nawigrafie ustawić waypointy. No tak, no czasami tak robię, jak już wiesz. Bo te Simbriefowe trasy tak średnio wypadają, powiem ci szczerze. Czasami są dobre, bo już miałem kilka takich tras, że idealnie się zgadzały z tym, co, bo widać, że ktoś musiał, bo ktoś to jest z czarców, bo po prostu dosłownie identyczne trasa. No czasami to faktycznie jest jakaś sraczka taka, że jest fajna. No, chyba będę robił tak, że będę w nawigrafie ustalał trasę, przyklejał do Simbriefa i generował tam plan lotu wtedy. Bo i tak Simbrief ogarnia te Airwaye i wszystkie inne, choć jak bardzo rzadko Simbrief korzysta z Airwaye sam z siebie. To tak sprawdziłem, że po prostu ma jakąś tendencję do... Znaczy, albo ludzie tak klepią te żeby nie korzystać z Airwaye. Nie wiem, po prostu widać, że masz Airwaye, a po prostu strzałę taką, że ciśniesz, a ktoś po prostu klepał każdy punkt. Zamiast napisać Airwaye, tak? Numer i po prostu mieć 20 punktów z głowy. No. To nie wiem, to ktoś klepie 20 punktów. Ale widzisz, nie wiedziałem, że MCDU to już fajnie, bo tego wcześniej nie było. Miesiąc. No ja nie klepałem, już od jakiegoś czasu nie klepałem tego, ale fajnie, że to dodali, bo tego nie było wcześniej. No i przeklepaliśmy MCDU ręcznie, więc fajnie, że to działa. No i trochę mnie ten pilot do ATC zajarał. To jest to, co tam wysłałem, a ja jeszcze gdzieś kiedyś znalazłem jakiś, bo to jest ten panel FCU. A co to mi wysłałeś? Taki panel FCU do tego, żebyś nigdy więcej się nie zoomujesz. Na biurko, tak? Tak. A ile kosztuje? Nie mało. No właśnie, tego się obawiam. Mów. W wolnej walucie europejskiej 1550. O, szysz mordę. A jest jeszcze ktoś w Anglii robi jakieś pole? 1550 euro to jest komplet dobry hopo. Więcej niż komplet. Są jeszcze ciekawe rzeczy, to jeszcze Polacy robią w Anglii. Więc jakieś bracia czy też coś takiego robią te panele. Też do Europosem? Słuchaj, tak w ogóle, bo zapomniałem, miałem ci powiedzieć, że ty wcześniej zapomniałem. Znasz Miszę Czarlina? No. Tego Ruska, co tam w Apexie pracuje? Mhm. Śledzisz go na YouTubie? Śledzę go. No, jeszcze że miał drugi kanał. No to... Boris, coś tam. To nie wiem, tego drugiego nie znam, ale na ostatnio dobry content robi. I śledź sobie Roberta Michela, to jest pracodawca Miszy, ten właściciel Apexa. Bardzo fajne filmy ostatnio wypuszczają. Robert ostatnio rozkręcił swój kanał. Postuje prawie codziennie, co 2-3 dni najrzadziej. Bardzo fajne treści. No tam się tam
głównie tam tłumaczą z różnych takich, wiesz. No właśnie, najbardziej mnie zszokowało to, że pista jest tak słabo skonfigurowana. Pooglądaj sobie, Robert był zajebisty film o tym, dlaczego pista jest zjebana, jeśli chodzi o alignment. No prawie każdy samochód dają do... Czekaj, do kogo nie do dają? Do Monte Racing. Monte Racing? A nie, do Monte i jeszcze do kogoś. Do Monte, wszystko do Monte Racing. Większość jest taka do Monte, ale wcześniej jeszcze mieli do... Shriek. Nie, Team Schlimmer. Schlimmer, coś takiego. Schirmer. Jak tam? To Schirmer robi BMW, tak. No, ja kiedyś tam jeździ. A te BMW z Schirmera, takie gotowe, przez nich zrobione, jest droższe niż GT3 RS. To jest możliwe. Tam, jest, tam nic nie zostało ze stoka, więc już. No, ale tą Yariskę kupili. Powiem ci szczerze, że autentycznie rozważałem tą Yariskę jako auto. Gier. Ale kurde, ma spieprzone fotele. Weź sobie zobacz ich. Jeden z nich chyba na Umiszy jest. Jak sprzed paru dni tłumaczą, dlaczego jest do dupy. Albo u Roberta. U Roberta chyba było z Jariską. Fotele są zamontowane jakieś 8 czy 9 cm zbyt wysoko. Tu w BMW M3 też są za wysoko. Serio? U mnie. Tak spokojnie, żeby to obniżyć jeszcze z 5 cm. Spokojnie. Aż tak? Dużo ludzi narzekało, że w tym E92, to w ogóle to E90, tak? Ja w E92 w fotelu w M3 chyba nie siedziałem. To albo jeśli to siedziałem, to nie pamiętam. Mogło być spokojnie z 5 cm. Niby, jak to wychodziło, to tam mówili, że to wiesz, że to się niby trochę ta gąbka ubije i będzie okej, ale aż tak się nie ubiła. Ja mam straszne zboczenie na punkcie wysokości fotela, bo w RS-ie za wysokie fotele miałem, wiesz? I wkurzało mnie to. Na przykład w A4 B5 były dużo lepiej umiejscowione fotele, dużo niżej było, dużo fajniej się siedziało. W RS-ie były za wysokie. Znaczy, nogi miałem po prostu za wysoko, wiesz o co chodzi? Nie, najlepiej tak, tak jest ten to w Porsche, też siedzi zglebowany tak, jak powinien siedzieć. Są fajniejsze auta. McLaren ma lepszą pozycję. Ale tu już wchodzimy w temat absurdalnych samochodów. Nie, no to mówimy jeszcze o takim, że wiesz, że jesteś w stanie wyjechać Lord 337, tak, contact Tokyo Center on 132.6, enjoy. Też nie wiem o samochodach, które wiesz, tam raz na piękny słoneczny dzień wyprowadzę z garażu, tak? Poczekaj sekundę, muszę do wieży odpowiedzieć. Cedron 132.6 Lot 337. Lot 337 center frequency is 132.6. Lot 337 center frequency. Lot 337, this is Tokyo Center on 127.5. Please repeat your request. No dawaj, powiedz za mnie. Frequency is 132.6, lot 337. Lot 337, contact center on 132.6. Z powodu, dla którego przyłączyłem sobie na automatyczne te przełączanie, to często trzeba się odpowiedzi, bo po prostu 5 razy czasami trzeba powtarzać. Contact center on 132.6, lot 337. Teraz, czekaj, jak on teraz powinienem dać komendę, ale powiem ci, że wolno chodzi ten. Na jakiej wysokości jestem? 360 chyba leciałem. Tak. Lot 337 at 36,000. Lot 337, good morning. Squawk 3152. Squawk 3152, lot 337.
Dobra, jaką prędkością jedziemy? Ground speed mamy 4,2,3. Poprzeczny wiatr 60. No ale co? Proszę. Ja będę się zbierał. Sobie poglądaj ten. A to co wysłałeś? To jeszcze chyba tak. Nie wiem czy już ten flight simulator ogarnie. Ten. Na pewno X-Plane i Prepor na pewno to ogarnie. 1550 euro. Bez VAT-u, panie. To jest bez VAT-u. A to jest bez VAT-u. A. To jest bez VAT-u. No to sporo. Jeszcze więcej. Ale strasznie słabe zdjęcie, ale panel jest zajebisty. To jest A320. Tak, to jest panel tylko 320. A, jest faktycznie A320 w Cyfajku, bo jest zajebisty. Ale jest jeszcze była Polska. Polacy robili jeszcze taki z tymi lewym takim skrzydłem, gdzie masz te Master Caution i takie inne z przyciski. A może się złożymy po połowie i będziemy sobie ten się wymieniali. Kurde, jeden tydzień ty jeden miał. Ja pierdzielę, 1550 euro plus 22% są do liczyć. Znaczy 3? 1549 razy 1,22, 1890 euro. To dycha, no. Prawie dycha kosztami transportu do będzie dycha. No wiesz co, ja podziękuję. Ja to jest dla tych, którzy wiesz, zarabiają na tym. No, chciałbym, ale podziękuję. To jest nie dla nas. Bo to jest to, czego na pewno na Murbeton mają jeszcze te MCW, bo go kocham, na pewno mają. Dobra, ja mam czas lotu jeszcze. A czekaj, gdzie ja lecę? Kushiro? Jak się to lotnisko nazywa? Którego ja lecę? Chabarsk chyba, tak? Mieszamy. Kurde, muszę to sobie wpisać. Airport. Jak najszybciej go by wyszukać. Okej, okay. Chabrowsk. Nowy, Chabrowsk, nowy Chabrowsk. Jak mówię, że tam to było drogie, to zapraszam po joystick. Joystick rzuciłeś? Tak, joystick. O, panie, jakie to jest, to wygląda jak wyciągnięte prawie prosto z samolotu. Ale odlot. Dobra, pokażę na streamie, bo... A, są side panelsy też to sprzedają. Zajebisty. Do tych. Master Caution. Captain Side. Tak, jakbyś chciał First Officer, to kolejne 4900. No, jakbyś jeszcze chciał sobie to jakie tu są te? Cockpit. O, NCDU. Ile to kosztuje? 5000 euro ponad. Bardzo było, pokaż. Wygląda bardzo dobrze. A, jeszcze MCU. O, zajebiste MCDU to mógłbym mieć. Kurde, powiem ci, że chciałbym to mieć. Taki setup. To byłby czat. A myślisz, że Flight Simulator to supportuje wszystko? Na pewno obsługuje to Prepar, więc... Ten na razie pewnie, jak to się nazywa, ten cudowny SDK jeszcze nie ogarnia tego. Nasze. To jest prawie na pewno. No, ale wygląda zajebiście, powiem tyle. Kurde, to byłoby to. O, robię scan. Teraz robię ten głupi nawrót tam. Na południe i zaraz będę znowu skręcał. Ja minąłem punkt DAS i nie przeleciałem przez niego. Ciekaw jestem, co on zrobi. Lord 337, you are off course. Turn right heading 285 to return to course. O, każe mi na kurs wrócić. Co mam powiedzieć? Flagę. To znaczy, że leci jakiś... Zobacz, żeby tylko pilać drzwi, kiedy się połączy z powrotem z trasą. No już jestem na trasie. No to...
Ale tej, którą masz w tym? Według... No obie mam takie same. Tej pity? Obie mam takie same. To tylko... może tam na zakręcie wyleciałeś za głęboko poza tam. No tak myślę, że na zakręcie wyleciałem właśnie za głęboko. No to chyba... to będzie Wisdom, powie ci Wisdom Navigation czy coś tam. A nie, kieruje mnie teraz tutaj, mi na mapie pokazuje w tym, że na Yoroi powinienem przylecieć i już mi każe lecieć na RSE, czyli na ten VOR. I samolot już skręcę. Dobra, idę panie. Czyli panika była trochę. No mam to. Leci na zakręty, tam już są tak ciasne, że samolot nie ustanie coś robić. Tak, ale to fajnie pokazuje w tym Fire to ATC na górze, bo masz dystans DTK, co no to tak. Jest DTK? Co, czego skrót DTK? Czekam, czy ten... Distance to... Nie, to jest w stopniach jest ten, więc... Co? Lord 337, resume navigation. Resume navigation, Lord 337. Wierzę, jak powiedziała teraz Resume Navigation Lot 337. Co to oznacza? Znaczy, że wrzuciłeś na tą trasę, którą się spodziewać, że tam masz być. Okay. I tyle. Co chciałeś? Na górze Pilot to ATC jest... DTK to nawet nie wiem. Właśnie ciekawe, że to jest DTK, bo to jest stopnia. ETE to jest Estimated Time. En route, to jest ilość czasu, które będziesz na trasie. Mniejsz chyba godzinę, tak? Lotu. No tak, ale tutaj... Mniejsz była ta ilość. Ale mi tu pokazuje 3 minuty 30 sekund. Czyli to jest chyba do następnego punktu do w takim nowej razie. Nowej pointy. Destination distance mam 370 mil. Destination estimated time on route mam 52 minuty. Co ciekawe, Sim Toolkit Pro pokazuje mi 40 coś minut. 44, 45. Jeśli masz TOD, TOD czyli to jest miejsce do... Tak, kiedy zaczniesz obniżać lot? Czas? Kiedy to nastąpi? I później tam wysokość. A co się stanie, jak to kliknę w slajd? A, znika wtedy, okej. Okay. O, i on ma tutaj ma te restrykcje prawidłowo pokazane. Tak. Większość chyba. On ci będzie krzyczał na ciebie. Na przykład jak startujesz z Florencji, to momentalnie od razu wiesz, praktycznie dostajesz zjebę za to, że leci za szybko i możesz zwolnić do 140. Aż tak. No, musisz to nakręcić od razu, wiesz. 140 na, no wiesz, na przygotowany być. No, na pewno chcę wiesz. Będzie to byle razem. No dobra, to mam jeszcze 40 minut do zejścia. No to jest taki plus, że jak widzisz, ile masz czasu do rozpoczęcia zniżania, to co można robić coś innego. Tak. Dobra, idę, panie. Dobra, dzięki za pomoc tym wszystkim. Dużo te pracy zeszło mi. Jutro będę. Głównie. Jutro pojutrze. W sensie, w jakiej godzinie? To będzie około 17. Sobota na cały dzień. Okej, ja nie wiem, jutro mam jakieś inne plany, więc nie wiem, jak będę jutro. A sobotę też jeszcze nie wiem. Tyle. Ale jak będę, to się może spotkamy. Zajebisty Pilot ATC, podoba mi się. O. Myślałem, że te lagi, które są, to jest związane z tym, że to przetłumaczy sobie. Musisz sprawdzić w symulatorze, czy to, co ty gadasz, to faktycznie jest to. Później jeszcze musisz sprawdzić, czy to, co ty masz, jest zgodne z tym, jaki on wygenerował plan lotu, czy tam coś tam. Stąd to lagi. No właśnie nie wiem, co z tym fantem robić. Ja się nie przyjmuję. Chociaż ogólnie przyłączyłem sobie używa automatycznie. Tylko pilot mi tam, wiesz, gadał z tym. Tarty lądowanie tylko ogarnię psa.
W jakim sensie start lądowania? Że wtedy clearance, taxi, take-off. Do take-offu już mam z głowy wszystko. I później lądowanie mam tylko zazwyczaj report. Masz zraportować, że jesteś na ścieżce, tak? Tylko to daję. Dostaję pozwolenie na lądowanie i już później tylko wiesz, taxi to gates już sam robię, tak? I to. Chyba, że chcę jakieś dziwne rzeczy manewry zrobić w locie, tak? No to wtedy sobie tam sprawdzę co jak i to gadam. Tak to całą komunikację zwolniłem na wyższy. A powiedz mi co innego, słuchaj, bo do CJ4, czyli do tego Citation a? I do jeszcze jest jeden. Kurczę, chciałbym w grze silniki ściszyć, ale nie wiem jak to zrobić, żeby mi tak głośno słuchawki nie dawało, masz pomysł? No to masz chyba, bo tam jest settings i coś tam engine, masz? Chyba jest. Właśnie mam ustawione na 15, na 15 tych, wiesz? A dalej jest głośno. Nie wiem, ja na przykład mam music, to, znaczy tę wyjściówkę, tą muzykę, co była, to ściszyłem do 3. No czekaj, idę, wezmę options, general, sound. Głośniki mam na 15, no dobra, zjadę na 10, apply. Nie no, całkowity głos to nie musi ten, tylko tam nie, chyba... Nie, tylko silniki, aircraft engines. No. Kurde, nie widzę dużej różnicy. Czekaj, daj na 7. Na 7. Tylko z kolei w kokpicie z szubiatru są się dużo dalej. To jeszcze masz, chyba tam jest głośność inside, coś tam jest? Ustawienie? Master Voices, Aircraft Engines, Aircraft Miscellaneous, Cockpit. Cockpit sounds, czekaj. For miscellaneous sounds, including flight controls, rattles, ground sounds, pumps, hydraulics. To są, cockpit to jest avionic audio, switch, lever follies. Nie, to są jak coś przełączasz. Warnings, w ogóle mogę ściszyć, bo są strasznie głośne. Other aircraft, environment, weather, no airports, urban and biome sounds, dodam sobie to na 30. Ok, apply. Nie wiem, czy jest ciszej. Wiesz, bo mamy zmodyfikowany, więc to już, to, nie wiem, gdzie oni podłączyli ten szum wiatru, wiesz, do czego. Tak nie do końca mówimy. Ja mam w Pilot ATC w configu. Mam jeszcze taką opcję ustawioną, config, w dźwiękach, nie w dźwiękach. ATC setting, speedway setup. Ta ikonka Pilot ATC to też taka lata 90. To jest spokój, cała ta aplikacja jest tragedia. Gdzieś było, o, jest opcja pause when sim paused w głównych opcjach P2A setup. Czyli pauzuj, kiedy sim jest spauzowany. Zakładam, że to działa prawidłowo. A ty masz, jeśli chodzi o ignorowanie tych switchy na początku, tam jest ignore avionics switch i ignore battery switch. Nie, to nie mam. Ignore battery switch mam wyłączone. Znaczy, dobra, to tak zrobiłem właśnie. Okay. Lord 337 contact use Nosakalinsk center on 124.0. Enjoy your morning. Center on 124.0, Lord 337. Dobra, a jakbym chciał ręcznie sobie wprowadzić częstotliwość. To co masz tam, klikasz sobie standby, czy coś tam i tam zaklikasz. 124.0. Ok. I teraz przełączam się. Lot 337 at 36,000 feet. Lot 337, good morning. Squawk 3152. Squawk 3152, Lot 337. Dobra, działa to.
Kurczę, coś jeszcze chciałem się zapytać. Ciebie. Ale co? Tak sobie przypomnisz, to już mówisz. Ty latasz z Rexem cały czas teraz, tak? Tak. Jakie dropy masz na tym, na Rexie? No tak pewnie nie leciałem bez Rexa, że nie wiesz, jak jest lodowo. No, nie, no ja mam 30... 4... zawsze powyżej 30 FPS-ów mam. Bo wiesz co, gościa teraz widziałem, ty masz 2080 czy 1080? 1080. Teraz spotkałem gościa. Omijałem tego, bo to jest taki kanał, gość lata właśnie na tym, na między innymi na Paletu ETC, oglądałem jego film ostatnio. No. I nazywa się Overkill na YouTubie, Amerykanin jakiś. I on lata na 2080, nie pamiętam jaki ma procesor, ale lata w 4K i ma 40-42 FPS stałe. To może tam zjechał z ustawieniami. Jakiś właśnie nie już... za bardzo, większość ma na ultra. I on ciekawą rzecz zrobił na przykład. O, już wiem co on zrobił. Gdzie jest Flight Simulator zainstalowany? Okej, tutaj. Zależy, by sobie wrzuciłeś go. A w data settings, gdzie będzie exec? O, panie, to nie wiem. Nawet. Czekaj. Ciekawe, gdzie jest ten Flight Simulator exec? No, jeszcze parę dni. Microsoft Flight Simulator to nie tu. No, w jakimś dziwnym miejscu. Czekaj. Na postę. A, zalecam uruchomić Task Managera. Microsoft Flight Simulator... Nie, co to jest poza Task Managerem? Jak się nazywa ten drugi program? A, to Task Manager jest, okej. Resource Values, Memory, Disk... To nie to. Zalecam kliknąć prawym na proces symulatora i ustawić mu wyższy priorytet. Tylko nie wiem, jak ustawić mu priorytet. Kiedyś to było, czekaj, Ctrl Delete, wynosił zadań. Właściwości. Nie mam tutaj opcji. Power usage very high. Gdzieś to było. No, obecnie mi zabiera 30% tego. 30% procesora. GPU, przepraszam. Kurde, wiesz, ja miałbym więcej FPS-ów bez OBS-a, gdybym nie streamował. No. A to wystarczy zobaczyć, co cię tak ogranicza w grze. Bo masz tryb deweloperski załączyć i tam wyświetla się. A mogę w trakcie lotu? Tak. Gdzie? No, Escape. Znaczy, General... tak? General? Dev Mode, czy coś tam. Okay. I on. I tam później w ekranie w prawym górnym rogu masz. I tam jest GPU Limited albo coś tam innego. Limited by GPU jest tam, no. No, czyli tylko GPU się ogranicza. O, mam w tej chwili 40 parę klatek. Tylko nie lecę w 4K, tak? No tak. Ale jeżeli lecisz w czymkolwiek w
powyżej 1080 to jesteś praktycznie zawsze GPU limited. Żeby nie być GPU limited, musisz zejść do 1080 i wtedy pojawiać, wiesz, że jesteś CPU limited. No i w każdym razie on lata na 20, ale on w 4K lata. I kurczę, trzeba tam przejrzeć jego ustawienia i zobaczyć, co on sensownego wyciągnął z tego. To jest pierwsza rzecz. Nie, czy najczęściej trzeba wystarczyć draw distance, zmniejszyć sobie, tak? Albo coś tam. Tam gdzieś na orbicie, chyba na forumach, na orbicie, tam są jakieś ustawienia. Zazwyczaj grzebanie jest w config file, tak? Część opcji jest niedostępna, tak, wiesz, prosto z gry. Trzeba ręcznie wklepać. Ale on na tym, na execu radzi kliknąć, to jest znajdę jakiegoś innego execa sobie, PLTC na przykład, jak klikasz prawym przyciskiem na execu i masz properties, to masz tam opcję compatibility, chyba to było compatibility, tak, tutaj nie ma, tam się wyłącza ta, disable full screen optimizations, to jest taka funkcja, która ma poprawić gry w Windowsie. Ale ona nie zawsze działa i przyfleć sobie na to, że warto to wyłączyć ponoć. To jest pierwsza rzecz. Tylko gdzie jest... Nie wiem gdzie jest ten. Nie wiem gdzie jest... Muszę poszukać gdzie jest exe do tej gierki. Co tam chciałbyś zmienić? Dużo więcej opcji nie będzie. Jeżeli kliknie... Znacie jakiegoś exeka? Kliknij na nim prawym i kliknij properties. No. Druga zakładka od lewej. No zgodność. Na dole masz wyłącz optymalizację pełnoekranową czy coś takiego. No tak. No to zaleca ustawić na symulatorze. No trzeba to zobaczyć. Ja prędzej muszę wziąć się zabrać za te chmury, żeby ziarno. No. No to tego jestem ciekawy. No ja to już te patenty, wiesz, bo to tak z tym przypisywaniem zasobów do komputera to znane są z czasu, wiesz, Flight Simulator 2004. Tam w konfiguracji się wpisywało jakieś sztuczne, znaczy sztuczne, jakieś dziwne cyfry, które, wiesz, odpowiadały ilości rdzeni, tam jakoś po przemnożeniu zyskiwałeś tam 5 klatek na sekundę. Później co tam, wymuszało się właśnie, wiesz, większy priorytet na procesorze dla tej aplikacji. No właśnie tutaj też poleca to włączyć. Kosmetyka to tak, wiesz, nie wiem jak teraz, ale kiedyś to dawało naprawdę tam do 5 klatek max, to już był, wiesz, to jest... Wiesz, przy 30 klatkach 5 klatek to jest dużo. Nie, tam było przy 25. Ja, wiesz, bo ja bym docelowo chciał na tym GPU, tylko kurde, może... Tylko nie chciałbym przestać streamować, bo tak to przynajmniej mam jakieś, wiesz, w przyszłości sobie mogę, tylko czy pytanie, czy ja to będę kiedykolwiek w życiu oglądał jeszcze. Nie, ciężko powiedzieć. Więc tak raz wciąga, wiesz, każdy rdzeń karty graficznej, no. Co tu dużo mówić. Masz jakiś timeline na tego DirectX 12? To będzie razem z tym, z premierą na konsolę, czy jakoś osobno? Podobno tak. Podobno razem z... Kurde, to jeszcze pół roku prawie. Tak. No wiesz, jest co pisać, tak? A ty czekaj, ty proce kupiłeś. Jakie GPU w końcu tego będziesz brał? Co będzie, czy zdecydowałeś już? Czekam, wezmę coś, co będzie miało na pewno blok wodny. Tak? Chcesz blok wodny brać? Tak. Czemu? Z czasu. Nie wiem, zawsze miałem. Znaczy, zawsze. Od 10 lat. A jest sens? Jest, bo jesteś ograniczony mocno przez temperaturę albo inne rzeczy, tak więc można sobie trochę więcej zaszalić wtedy. Na pewno w tym, w NVIDII, gdzie po prostu przez to, że zastosowali te DDR6X, tak? Tak. No, tak. One się grzeją tam, wiesz, bez problemu, no, do 100 stopni dochodzą, tak, więc już zejdzie z... Wydałeś jakieś testy tego? Czego? Bloków wodnych czy czego? Bloków wodnych na NVIDII, albo no, w ogóle na tych nowych GPU. Widziałem, na tych nowych jeszcze nie, bo to... Na YouTube jest taki gościu JZ2Sense, czy J2Sense, no, tak. JZ2Sense, no. JZ2Sense.
to Tom rzucał ostatnio jakiś film, ale nie oglądałem z blokiem wodnym właśnie. No i ten... Już było... Der Bauer wrzucił, jak jeszcze nie było w ogóle bloków wodnych do tych kart graficznych, tylko wrzucił po prostu blok wodny od procesora wrzucił. Karty RAM wziął tylko, wiesz, takie, co kiedyś były, pamiętasz pewnie, takie małe kosteczki i radiatorki były, te srebrne takie, to takie poprzyklejał do RAMu i wiesz, zarzucił to chyba doszedł do 2200 MHz na tym. To ładnie. Kurde, nie wiem właśnie co robić, ale docelowo chciałbym zrobić chyba tak, że... Dlaczego nie potrzebuję osobny komputer do pracy, osobny do grania? No właśnie tak chyba zrobię, że kupię sobie Maca jakiegoś, jak już wypuszczę na tych mocniejszych procesorach Maci. Może i Maca kupię, żeby mieć 5K ekran. I znowu walczyć z kurzeniem się? Kurde, nie wiem. To jest ten ból. Najpierw to sobie kupić jakiegoś Mac Mini Pro, czy coś tam, jak wyjdzie może. No właśnie o tym myślałem, szczerze mówiąc, właśnie taki... Normalny znaczy, monitor. Ja bym bardzo chciał, żeby Apple wypuściło monitor 5K. Taki jak Pro Display XDR, ale w wersji dla ludzi normalnych. To byłoby dla mnie perfekt. Znaczy, pytanie, czy jest na to miejsce na rynku, tak? Jest. Dla Apple spokojnie. Sprzedadzą 1000 sztuk. Ale wiesz co, jest dużo osób kupi 5K od nich, bo nie ma żadnego monitora 5K na rynku. Nie ma żadnego monitora, na którym jesteś w stanie zrobić Retina 2K. Teraz 8K będzie niedługo. Znaczy Retina 2X, przepraszam, czyli wiesz, żeby było 4 piksele na odpowiadały jednemu pikselowi ekranowemu. Ja lecę, wiesz, na tym 4K lecę przy 1.6. No to jest trochę przez to taki, wiesz, mniej wyraźnie. Ale co zrobię? Nic nie zrobisz. 5K nie ma. Dell miał przez swojego czasu 5K, ale wymagał dwóch kabli DisplayPort, bo DSC nie było wtedy. Nie wiem, co robić. Chciałbym, żeby Apple wypuścił swój monitor. Teraz myślałem, czy nie zmienić na jakiś lepszy 4K monitor, ale nie ma to specjalnie sensu. Dużo kasy wydam, a nie ma to specjalnie sensu. Będę miał lepszy gamut, tak? No tak. Ale tylko tyle. I nie będę mi nic z tego więcej miał. I to jest kicha. Także myślę o tym właśnie, żeby takiego Maca Mini Pro kupić. Używać go do pracy, bo on kurde, wiesz, jak MacBook Air w tej chwili ma wydajność mojego komputera zbliżoną. No to wiesz. Niech zrobią ciut mocniejszą wersję. Niech dodadzą 4 rdzenia ekstra. To będzie zapierniczało jak głupie. Więc taki, i tylko boję się, ile to będzie kosztowało z 30, jak wezmę 32 giga RAM. No też ostatnio tam gdzieś mówił, że tam nie tylko Apple, tylko ktoś jeszcze też tam będzie zastanawiał się nad robieniem właśnie takich tego typu procesorów. 32 rdzenie. Tam wzwyż 64. Najnowszy Threadripper będzie zaczynał się od 16, a kończył na chyba 64, czyli 128 wątków. Taki do domu. Znaczy do domu, nazwijmy to do domu. No, można sobie kupić, tak? Bo Threadripper to jeszcze nie jest ten ich Epic, tak? Który serwerowy jest. To tam w serwerowych to tam jest chyba nawet jeszcze więcej. Znaczy tam jest w ogóle już wiele procesorów wspiera naraz, tak? Więc można sobie. Są te serwerowe jakieś wypasione army. Jak widać ten, tak? Czekaj, ktoś kiedyś tam testował tego najmocniejszego Threadrippera. Odpalasz Cinebencha i cały, znaczy 20, ten Cinebench 20, tak? Odpalasz i cały obraz naraz się, wiesz, od razu robi. Nie ma żadnych, tak, że wiesz, tak w jakimś labiryncie się tam przesuwają te kwadraciki, tak. Tylko od razu, wiesz, całość. Jest gdzieś na Ceneo teraz
któryś z tych procesorów takich wypasionych. A to w grach to się nie sprawdza, tak? Musisz się nie wiesz, jakiś tam Blender 3D Studio Max albo jakieś inne cudawianki. AMD w procesory, czekaj, produkty, cena od najwyższej. AMD Epic 6 o 4 rdzenie, 38 tysięcy złotych. No to jest serwerowe. Threadripper'a możesz mieć trochę chyba taniej. AMD Threadripper 3990X 18 tysięcy. No właśnie. To ma też 64 rdzenie. Threadripper 3970 9 tysięcy. A jest to już nowe Threadrippery? Jest, jest. Nowy Threadripper. Będzie, zaraz. Nie, to nie, nie ma. Jest 5950X 16 rdzeni 4200. Ja pierdzielę. 39, nie, co ty wziąłeś? Ty wziąłeś 5900, tak? Tak. 12 rdzeni, 3 koła, ja pierdzielę. ...5600 ma 6 rdzeni, 1600 zł. To jest dobra, dobra cena. 5600 jest do grania idealne. Masz wysokie taktowanie, wszystko. A te Ryzeny mają wątki też? Dwa razy więcej niż rdzeni? Mhm. Tak. Okej. A czemu nie wziąć w takim razie 5700? Nie, chciałem więcej rdzeni. 5800 ale wiesz co? Tak? A 5800 jest za 2100. Ma 8 rdzeni i 3,8 GHz. A ten ma już 3,7 GHz, 5900. 5900 można dojść do 5 GHz. Jak dobrą sztukę trafisz, to jesteś w stanie, wiesz, przekroczyć barierę 5 GHz. A jak jestem w stanie sprawdzić... jak jestem w stanie sprawdzić, jak mi się obciążają, ile rdzeni mam wykorzystanych? Teraz? No. Nie, Alt, Control, Delete i Manager zadań? I... co tam jest? Czyli ta wydajność? Spodnie, wydajność. Performance. A nie, czekaj, bo to jeszcze było ten... monitor zasobów. Tak? Czy gdzie jest procesor? Nie. 21%. No nie, było jeszcze tak, że można gdzieś zobaczyć, już nie pamiętam gdzie. Resource monitor? Że masz konkretne monitor rdzenie, masz... CPU. Już nie pamiętam gdzie to jest. Dobra, widzę. A, to jest total. Service CPU. CPU 0, 1, 2, 3, Lot 337, contact Sovetskiego Van Center on 135.1. Enjoy your morning. Tak, ale to pamiętaj o tym, że gra masz... tak, bo mi OBS jeszcze... OBS mi wykorzystuje resztę pewnie. OBS, coś tam... wiesz, systemowe rzeczy, które chodzą w tyle też obciąłem. Center on 135.1, Lot 337. Sovet control. A gdzie jest przycisk transfer? O, jest procesor logiczny, można sobie zmienić. Czekaj sekundkę. Lot 337 at 36,000 feet. Lot 337, good morning. Squawk 3152. Squawk 3152, Lot 337. Lot 337, Squawk 3152. Squawk 3152, Lot 337. Squawk 3152, Lot 337. Powtórz proszę, że logiczno masz ustawić. Tak, masz. Masz. Gdzie? Wydajność, jak masz CPU, to sobie prawy przycisk myszy na tym, wiesz, wykresie i u ciebie będzie change graphic tu i później logical coś tam. Ale gdzie to jest? Performance resource monitor? Manager zadań. Alt, Control, Delete. No dobra, task manager, ok. No, CPU, znaczy wydajność u góry, później CPU no. Masz ten, prawy przycisk myszy i zmień grafikę, nie, to jest po polsku. Zmień grafikę i procesor logiczny. Change graph to logical, okej, okay, dobra, już widzę. No ja mam wszystkie obciążone.
No, a tam jak tylko ktoś tam... 23% w sumie. No i... Ty masz tam... Czekaj, ty masz 8 rdzeni, tak? 8, no. Ty masz ty? A tam jak ktoś chyba Linus to odpalał, no właśnie na w tym Cinebenchu 64 no. Wiesz, rdzenie i 128 wątków, jak odpali, to wszystkie na 100%, wiesz. A te kwadraciki takie tyci, bo to, że ten ekran nie jest tak duży. Tych wątków, wszystko od razu, wiesz. 100%, każdy jeden rdzeń. Szkoda, że nie ma takich programów, że już tyle czasu mijamy, już jest, odkąd procesory mają po x tych rdzeń, to już naprawdę wstyd, że nie robią. Każdy program powinien być taki, że wiesz, równomiernie obciąży tym wszystkim. To już tyle lat minęło, co? No. Tyle lat minęło i dalej nic z tego nie wynika. Znaczy są aplikacje, które to wykorzystują, ale... No są, tak, no, to zwyczaj to są graficzne jakieś takie rzeczy. Aż mam piękny widok. Litki. No dobra, czyli następny krok to będzie lot z Rexem w takim razie. Ale wtedy B nie mogę wykorzystywać, tak? Wtedy muszę ustawiać ręcznie. Jeszcze raz co? Wtedy nie mogę przycisku B używać, jak mam Rexa, tylko muszę ręcznie ustawiać. Nie. Tak? B też działa? Działa. I wtedy to jest zgrane z tym, co mi gada Pilot ATC. A w Pilot ATC coś muszę ustawić? Muszę chyba ustawić tam, że z Rexa korzystam, tak? Ja ten... Nie, bo gdzieś ten Rex wrzuca plik z metarów, ale nie ogarnamy jeszcze w jakie miejsce. Więc może zostawić sobie tam na Noah dalej. Działa to też to samo, więc. A ja nie mam Noah ustawione, ja ustawiłem sobie SIM, coś tam. Źle pewnie zrobiłem. Config. Gdzie to jest? Ładę, WX. A tutaj. Ja mam ustawione no. A ja mam ustawione SIM weather miałem ustawione. A na dole masz Rex weather, widzisz? No wiem, ale jak daję odnośnik do tego Rex weather tam na samym dole, tak? Gdzie jest zainstalowany? To później wywala, że nie ma tego pliku meta report XML, więc nie wiem, gdzie on jest. No to trzeba wyszukać te instrukcje w takim razie. W PDF-ie na pewno o tym napisali. No tam już pisali o tym, że to nie działa i ma być update Pilot APC, więc teraz nie wiem, czy to już... Ty dawaj już mi znać, było, jak są czegokolwiek update'y, bo ja nie ogarniam tego, kiedy co się pojawia. To jest tak przerobane. W razie korzystam z Noah, one i tak się pokrywają, więc... Dobra. Tu mam przemyk tych głównych lotniskach. 360, 360, 360, 3000 i potem mam zejście z 3000. Mam z Nebes do co? Z Nebes. Jak mam w Pilot ATC plan lotu, no. Jest kolumna distance. No tak. Prawda? Prawda. To w tej chwili mam do Mogis 42 mile. I potem mam pokazane... A, Top of Descent już mam potem. By Direct. Tak? TODPT. Co to jest TODPT? Top of Descent Point? Tak. Czyli ja do Top of Descent mam w tej chwili jeszcze 60 mil. I tam mi pokazuje 46, ale... On ci od razu poda, ty już przed jeszcze tym punktem, on ci ten ATC ci poda, że expect coś tam, runway tak i tak i jakbyś miał stara wpisanego, to byś jeszcze dostał dane do stara i takie tam inne pierdy. Dobra, a... I od razu dostajesz też ciśnienie atmosferyczne na lotnisku do lądowania, więc już sobie możesz wstępnie, wiesz, wrócić ze standard, nakręcić i wrócić z powrotem standard. Żeby mieć, wiesz, jak tylko przejdziesz przez wysokość, to musi zmienić to zetnika, aż dziękuję, więc nie trzeba już kręcić. Dobra, i potem mnie będzie wektorowa na lotnisko, tak? Wtedy już byśmy robił się tym pokrętem headingu kręcić do pewnego momentu, bo już później przetniesz wiązkę, jak już będziesz, on ci tam powie, że masz lecieć takim headingiem, tak? Do przecięcia się z wiązką, tak? Czy tam coś, wtedy
się zaczniesz zbliżać do tej wioski, to wtedy lokalizator włączam. Możesz lokalizator mieć wtedy. Lot 337 contact Khabarovska control on 124.5 good day. Wioski przechwyciłeś. Central 124.5 lot 337. On ci zresztą powie, że masz zgłosić, kiedy już wiesz. Jesteś, co? Jak on tam mówi? Coś tam, localizer, coś tam. Lot 337 at flight level 360. Lot 337, good morning. Squawk 3152. Squawk 3152, lot 337. Dobra. Staram się jakoś tak wyraźnie, nienaturalnie mówić, żeby nie rozumiał. Muszę spróbować kiedyś tak na odwal się coś powiedzieć. Nie wiem, wiesz co, tak patrzę po tych specyfikacjach, to procka chyba w tej chwili nie mam co zmieniać kompletnie. Bo to mi nic nie da. Może jak będzie teraz ten, no to Rocket League? Może. Teraz widziałem to Rocket League, ten 11700 jest szybszy niż 10900. Tak? No. To tak, a to może, ale chyba nie będzie na tyle dużej różnicy. Wiesz, jestem głównie GPU limited dalej. W tej grze zawsze będziesz GPU, więc musiałbyś to zmienić na 6900. Ja się obawiam, że wydam kupę kasy na 6800-6900, zakładając, że już będę miał Maca i sobie kupię tam jakiekolwiek GPU, czy 3090, czy cokolwiek. I że kupię to GPU i dalej nie będę miał 60 klatek w tej grze i mnie szlak trafi. Na Ultra masz 50? Coś, 50. No to jest jakoś ograniczone, nie wiem czemu to jest tak, że wszystkie klatki się kończą. Swoje możliwości na 50 klatkach na sekundę, więc to jest Jeszcze raz? Co? Wszystkie karty teraz, jak masz ultra nastawy, tak? To praktycznie czym 3080 czy 3090, to praktycznie jest różnica, wiesz, 49 albo 50 klatek na ultra. No tak, na ultra, tak. Tak, jest strasznie niewielka różnica. Jest jakieś ograniczenie, bo tam ci, którzy grają na high-end, to tam mają po 60 klatek bez problemu. Kurde, nie wiem ile teraz klatek generuje, jak ogląda. Ty oglądasz, masz mnie włączonego? Włączyłem, bo coś się zostało z tym Twitchem. Lot 337, expect the ILS approach to runway 23 left at Novi. Dobra, jestem widoczny. Powiedział mi. Lot 337, expect the ILS approach to lot... dobra. Expect the ILS approach to runway 23 left, lot 337. Okej, okay, czyli już mi podał ILS approach do top of descent, ma 26 mil. Tak, on wcześniej podał. To jest taki przyjemne coś, jak już wcześniej wiesz, co masz robić i... Jak ci na przykład zmieni się wiatr, tak, czy coś tam i nagle nie dostaniesz ILS. No to dodasz, nie wiem, czy masz zaznaczone force. Miałem force. Na lądowaniu. No to ci się zmieni, ale jeżeli nie miałbyś force'a, tak, i wiatr się zmienił, no to mógłbyś w MCD mieć całkowicie inne podejście, tak? Trzeba by wejść. Aha. Masz czas wtedy na przeklikanie się na nowo, wiesz. No nie tak, że tak. A ja w MCD normalnie ustawiałem runway, pamiętasz? Tak. Masz nawet częstotliwość przecież ustawiłeś. A, mam częstotliwość, słusznie. Bo normalnie w grze to masz tak, że lądujesz i to sobie na serię chwilę dostajesz, wiesz, clear to land, co nie, ale tak. Coś tam. Wcześniej sobie nastawiłeś, nie, 23R, a nagle dostajesz 10R. Znaczy powiem ci tak, ja się bardzo dziwię, że tyle update'ów już zrobili i dalej nie poprawili ATC, bo ATC jest tragiczne. Myślę, że to jest na tyle ciężki temat, nie po to ten Pilot ATC, czekaj, kiedy była pierwsza wersja, trzeba to zobaczyć. Ale Pilot ATC już od dawna jest, przecież to działało z X-Plane'em i z tymi starszymi grami, prawda? Przecież to od lat jest ta aplikacja chyba. No właśnie chcę zobaczyć, od kiedy to jest. No
Ale ścisłe chmurki mam widok, widzę pokryte śniegiem góry pod spodem. Tak w ogóle patrzę na OBS teraz, że nie mam dropped frame'ów w ogóle, bo mam na 262 tysiące wysłanych frame'ów mam 27 dropów, czyli mniej niż 0,0%. Mniej niż 0,01%, przepraszam. Fakt, że to na 30 fpsów stream, a nie na 60. Ale to celowo. Nie wiem, co na mnie od 2600. Lord 337, descend and maintain flight level 280. Descend and maintain flight level 230, Lord 337. Lord 337, squawk 3152. Squawk 3152, Lord 337. Aircraft calling center, say again with your call sign. Squawk 3152, Lord 337. Na mnie 2014, bo już od 2014 jest super, znaczy forum pomocy. Czy ja mam używać speed breaków tutaj przy descencie, czy on mi dobrze go policzył? Musisz. No, jak masz wpisane tam 1900 stóp na minutę, to bez problemu żadnych speed breaków. 2400 w tej chwili schodzi. Wiesz, tyle, że szybciej zjedziesz. No i tak musisz. Pan później jak zejdzie ci do 10 100, to będziesz musiał zwolnić, więc tutaj stracisz trochę czasu, więc to jest problem. Nic nie trzeba spróbować. A, jeszcze czasami możesz być tak, dostać na przykład, że masz pozwolenie na zejście na coś tam, ileś tam tysięcy, tak, stóp? Ale jakiś punkt konkretny musisz przelecieć na jakiejś konkretnej wysokości, to wtedy musisz sobie pilnować, także... Ale wina w nimi nie będzie działał wtedy? Nie, bo ten punkt na przykład nie ma constrainta. Nie ma constrainta, okej. Okay. Więc musisz najpierw nakręcić to, co tam wiesz, 2-4 to punkt, to nakręcić tam, to wysokość później, kogo miniesz, to od razu nakręcasz następny. No chyba, że sobie wpiszesz constrainta w MCD, tak? No to wtedy... Ja pierwszy constraint na tej trasie to mam ten, to mam 2210 stóp. No, przy lądowaniu. Kurde, jakbyś mi wykombinował, jak wyciszyć dźwięki w kabinie, to będę wdzięczny. Że, bo na zewnątrz jak lecę, to teraz jest okej, jak ustawiłem te głośniki na ciszę, to jest fajnie. Głośniki na ciszę, kurde, silniki. Ale jak ogarnąć, żeby było, żeby reszta była ciszej? W kabinie. Wiesz, tam to jest, skąd się bierze ten hałas powietrzny w ogóle silników odrzutowych, głównie. No. To jest to, że część powietrza, które wiesz, jest tam wypychane z silnika, wiesz, już za komorą spalania i styka się z tym powietrzem, które praktycznie nie przechodzi przez silnik. Po prostu ociera się jedno o drugie i stąd jest ten taki, wiesz, hałas. Okay. To nie jest to, że wiesz, coś tam wyje, czy tam wybuchy słyszysz, czy tam jest ciągłe spalanie paliwa, tylko głównie
prostu to, że to są tak ogromne różnice prędkości w powietrzu. Między powietrzem, które przeszło przez silnik, a który... Właśnie mi kazał zejść na 2.00. Schodzę cały czas z prędkością 2.400, 2.500, ten rejon. No dobrze, no tak ma schodzić, znaczy ma schodzić tak, żeby silniki pracowały na jałowym, tak? No tak pracuje. Nie nabierał prędkości. Wysokość, znaczy różnicę wysokości, tak musisz odjąć, tak? Z 36 000 odjąć 2000, tak, czyli 34 000, podzielić to na 3. Czyli jak mam 24 minus 2, to 22 na 3, tak, czyli 7 tam z hakiem. To... 7000 wychodzi, no. Tak tam podzielić, a. Problem jest taki, że ja w tej chwili lecę prosto na lotnisko. Nie wiem, jak on mnie wywektoruje potem. Za ostatnim punktem powinien ci powiedzieć, że masz skręcić w prawo na jakimś tam ten. To chyba jest. Ten punkt już jest CF23L. Czyli mój następny punkt to już jest de facto pas startowy chyba, tak? Nie, to jest pierwszy punkt taki, na którym ma być. Masz przechwycić wiązkę. A potem mam FF23L. Nie rozumiem, jaką chcę, żebym leciał, powiem ci szczerze. A, okej, okay, tutaj potem jeszcze muszę, tu będę w dół zbijał. Dobra, rozumiem. Na jakiś ruski airport lecę. Lot 337 descent and maintain flight level 120. A, dobrze. Czyli tak, wysokość, którą musisz stracić, mnożysz razy 3, dzielisz przez 1000 i ewentualnie sobie dodajesz jeszcze coś tam, trochę zapasu. Czy po zmianie wysokości muszę potwierdzać kliknięcie, pociągnięcie? Możesz zawsze sprawdzić na wklecie, czy się tam ustawiło. No w świetlaczu się ustawia, ale nie wiem, czy on schodzi w tym. Chodź, na trzecie się schodzi. Dobra, już mi każe na 13 000 zejść. Na 12 000. Lot 337 contact Khabarovska approach on 125.2. Enjoy your morning. Approach on 125.2, lot 337.
about 337 descending 12,000 feet. Lot 337, good morning. Squawk 3152, turn right heading 338 vectors to the ILS approach for runway 23 left at Novi, descent and maintain flight level 110. Lot 337, descent and maintain 3,300 feet, altimeter 29991. Lot 337, turn right heading 338. O Jezu, ile ona mi rzeczy powiedziała na raz. No, to jest spora. Potrafi być spora. Heading 338, not 337. Na 3300 stopni na górze zakazała zejść. Czekaj, a może to okienko jakoś powiększę z tymi informacjami, można? Z którymi informacjami? Squawk 3152, heading 338, vectors to ILS, approach for runway 23 left. Descend and maintain flight level 110, czyli to jest 11,000. No 3327, maintain 3300 feet, o to mi powiedziała nagle. Potem mi ten 3300 feet, altimeter 29991. I potem turn right heading 338. To skręcasz wszystko. 3300. Lot 337, turn right heading 353. Turn right heading 353, lot 337. Co tu zrobisz? Prostą do... Turn right heading 353, lot 337. Lot 337, heading is 353. Heading 353, lot 337. Dobra. Kurde, trzeba się nagadać. Powtórz, co mówiłeś. Mówię, że teraz to właśnie robisz prostą do podejścia. Tak, tak, właśnie skręciłem w prawo w tej chwili, zboczyłem z trasy. W ogóle wyleciałem na nawigrafię, jestem poza trasą. Światło włącz sobie, bo już raz jest 10 stopni. Mam 11500 w tej chwili, jeszcze sekundę. A, tu mam turn to base, turn to find. Jak mi zajebiście pokazał na mapie wektory. Wpadę tu ADC, widziałeś to? Tak. Światła. Lot 337, turn left heading 324. Heading 324, lot 337. Lot 337, slow to 250 knots or less. Lot 337. Lot 337, teraz altitude is 3,300 feet. 3,300 feet, lot 337. 337, this is Khabarovsk approach on 125.2, please repeat your request. Nie chcę mi moje komendy wysłać. Lot 337 cleared for ILS to runway 23 left, fly heading 265 to intercept final descent and maintain 2200 feet, altimeter 29991. Cleared for ILS approach to runway 23 left, fly heading 265 descent and maintain 2200 feet, altimeter 29991, not 337. 265, I'm not at auto speed.
Czemu nie zwiększyć? Nie zwiększył prędkości, zatrzymałeś? Nie, pomyliłem prędkość. Pierwsze flapy możesz wcześniej mieć. Nie wiem, ile masz tam do lotniska? Weź odzoomuj trochę tam mapę, żebym coś widział. 17 mil. To zwolni już do 220, powiedzmy, węzłów. Daj sobie flap się jeden już. I teraz masz over speed. Localizer mogę włączyć, czy jeszcze nie powinienem? No, jeszcze nie. Czy nie masz pewności, który localizer złapiesz? Widzę już. 1,1,1,15. Prawidłowy. Już przelatuję lotnisko. Muszę localizer włączyć. No to dalej włącz. Zwalniać bardziej. Ale jak zwolnię teraz, już lotnisko widzę, to spowolnię prędkość schodzenia. Lot 337 altimeter 29991 at Novi Contact Tower on 119.3. Enjoy. Nie za wysoko coś. Nigdy nie powinieneś włączać approach powyżej ścieżki. Altimeter 337 contact tower on 119.3. Będzie wtedy zwolnić jeszcze bardziej. Contact tower on 119.3 lot 337. Jak jesteś 10 minut od lotniska, to już powinieneś lecieć praktycznie z prędkością, wiesz, do lądowania. Co mam powiedzieć do wieży, powiedz mi. Teraz. Słyszę? Co mam wieży powiedzieć? Lot 337, descending to 3,300 feet. Lot 337, good morning. Squawk 3152, continue ILS to runway 23 left, call with steps on 5. Żebyś powiedział, że jesteś established localizer. Powiedz ci zresztą, bo kiedy, żebyś już powiedział. Continue ILS to runway 23 left, will call when established on final lot 337. To 130 tam paru, a nie 200. Feedbreaki i takie tam, bo nie zdążysz. Puścić flapsy i wtedy przyspieszę obniżanie. Co robisz? Speedbreaki włączyłeś? Co? Włącz speedbreaki, są włączone na maksa już od dawna. Czemu ty przyspieszysz? Nie masz przyspieszać, panie. Muszę przyspieszać, żeby szybciej zejść, bo nie zejdę inaczej. Jeżeli flapsy podniosę jeszcze kolejne, to nie obniżę wysokości wystarczająco szybko, no i odnośność za dużo. Teraz 250 i mi podnosi nos. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Co mówisz? Pokrywę kół już zgubiłeś. Co ty?
Lot 337 winds are 254 at 8 knots clear to land runway 23 left. Nie mogę, pilot mi podnosi go, nie wiem dlaczego. Żeby zwolnić. Nie, bo chyba wszedł już go around. Nie wszedł, wiatr mi podał. Ale autopilot, myślę, że chcesz już uruchomić auto. On jest na tyle inteligentny? Nie wiem, może. Wiatr ma prosto. To ty mówisz na tym, co powinien trzeba być? Proszę. Nie, dobrze, dobrze. Siadaj. Lot 337 exit runway when able. Ładnie posadziłem. Zanim ten auto brake to powinien być ustawiony. Tak, ale już byłem zbyt zajęty całą resztą. Wspomnę, że pasażerowie na tym stromym podejściu to tam zesrali się ze strachu. Do tego paksa nie miałem włączonego. Dobra. Wylądowałem, zjechałem z trasy. I teraz muszę poprosić taxi to gate. No. Mogę się tu na chwilę zatrzymać, chyba, prawda? Oczywiście. Dobra. Pilot to ATC. Clear of active lot 337. Clear to of active lot 337. Masz, że powiedziałeś, że opuściłeś pas z laptopem. Lot 337 contact ground on 118.9. Have a good morning. Ground on 118.9 and lot 337. Samolot, zatrzymaj się. Włącz ten brake. Włączyłem, brake. Kurde. Ale dwa razy. Dobra. Z światła powinieneś wyłączyć request. Strobę. Request. Co ja teraz mam poprosić? To gates. Report. Tak, to gates, czy coś tam. Information. Nie, czyli request. Taxi. Okay. Request taxi. Później gdzieś na dole, przemieniać tą listę, jest to gates. Request taxi to the gate. Lot 337, request taxi to the gate. Lot 337 taxi to gate Golf 13 via taxiways 4, hold short runway 05 left. Taxi to gate Golf 13 via taxiways 4, hold short runway 05 left, lot 337. No i którędy to jest? Tu ATC poproszę jeszcze. A bo to jest pas startowy tutaj. Tak, to jest drugi pas startowy. Dobra. Dobra, ten mi kazał taksi zrobić. A, bo ja za blisko jestem tutaj. Ale nie pokazuje mi, które mam taksi zrobić. Co to jest ten X? Czerwony. Bo on tutaj ma też te mapki taksi, wiesz? Nie wiem, wolanty no. Też ma. A wolanty jest o tyle fajne, że nawet masz, no jak zoomujesz na maksa, to masz gate'y ponumerowane i... Dobra, wiesz co, ja się na sekundę zatrzymam. Czekaj, zobaczę co mi powiedział. On mi powiedział taxi to gate Golf 1 3, czyli G13 via taxiways 4, hold short one runway 05 left. Olałem chyba go. Tak. 3 2 7. Czyli nawigraf, jak sobie dam taxi, który to będzie? To jest briefing airport info, parking stance.
O. To jest to, co... Nie, to nie jest to. Airport info. I widzisz taxiway... by taxiway 4. Gdzie jest taxiway 4? Tu nie ma taxiway 4. Na nawigrafię. To jest golf. Nie jestem pewien, gdzie mam taksijować, wiesz? Co masz? 2.13. Tak. Patrzę na nawigrafę i nie widzę G13. Czekaj, tu znajdę to lotnisko na tym. A tu po ruski się nie pochwali, czy to jest tam. No, zaparkuj gdziekolwiek. A pilot tu ATC interesuje, gdzie parkuje? Nie. Prędkość, z jaką jadę, zakładam, że też nie. Też nie. Przeszedzili. Tak, padę, zmieni się na kolor, to może zatrzymać się na tyle. O, zaliczył. No dobra, i co teraz? Jak mam zakończyć lot w tym? Ale to jest zamyka, czy tyle, dziękuję. Nic nie trzeba robić tam. No dobra, RJCK do... Arrival RJCK. No ale nie masz za to take-offów i landingów zaliczonych, tak? No i czekaj, jak dam continue i dam validate. Ja nie sądzę, żeby się to zmieniło, bo nie poprosiłeś w grze o pozwolenie na start i pozwolenie na lądowanie, więc stąd się to bierze. Ale ale kicha. A zaliczył mi czas lotu? Tak. Czyli logbook po prostu w grze będzie rozpieprzony. No nie będziesz miał startów i lądowań. Godziny będą wylatane, ale nie będziesz miał startów i lądowań. Dobra, new record. O, panie. Your flight was locked. New report, landing report. 78 FPM-ów. No widzisz. Dobra, to włączę OBS-a, żeby było widać. Sim toolkita. Z taką ładną trasę wylatałem. Tutaj ten odcinek zrobiłem dzisiaj. No, no teraz co? A, ja to właśnie tam... nie wiem, gdzie teraz lecieć. Gdzieś tutaj, tutaj na północ gdzieś muszę dymać chyba, prawda? Władywostok. Kierunek chyba, tak? Czy nie? Gdzie to tam jest ten Władywostok? Nie, to chyba nie jest aż tak głęboko. Tutaj chyba nie można znaleźć, prawda? Czekaj, wezmę, wyłączę w OBS-ie Sim Toolkita. Teraz grę będzie widać chyba, tak? Widać grę. Czekaj, gdzie jestem teraz? UHH. UHH. Tutaj mogę lecieć na UHPP Jelizowo.
Jakuck. Ale chyba polecę na, no to tam... na Jelizowo. I z Jelizowo polecę potem na Nanwalek. A nie, my na Nanwalek byliśmy, pamiętasz? Tak, to się nie wlądujesz. Ty, a tym razem mi się uda. Ty, dodali Port Graham, tego nie było wcześniej, pamiętasz? To drugie. Chyba nie, no tak. My tam tymi jest... zlinami leciliśmy, tak? Tak. Tutaj dodali lotnisko, zobacz, Seldovia. Był update Ameryki, więc wiesz. Oyster Cove, zajebiście, muszę tu polatać sobie. Paho Homer, tu chyba też nie wyląduje. Przydomowe lotniska. Ty, a na 2000 metrów wyląduje? Tak, to wylądować może wylądujesz. Ciekawy jestem, na Pacho mógłbym polecieć. Ale to niedaleko jest. No wiesz, to może być podejście mega takie, że nie... Kenai no, może chyba wylądować. Polecę do Anchorage International i tyle. Tylko pytanie, czy zasięgu ci starczy? No. Skąd? O, tu są jakieś jeszcze English Bay. Co tak stuka? Nie. Jakaś muzyka? Czy jestem w... Gdzie jestem teraz? UHH. A, starczy ci. Ty, mogłem tu polecieć. A do Komutowo mogłem polecieć. Jak debil poleciałem tam daleko. Czemu ja nie poleciałem na Komutowo? A, bo za blisko było. Dobra, to jest lot na panie. 8 godzin. Fuck. Na noc. Zapuszczasz panie. 5.40. Fuck my life. No to jest taki minus. Ja już zrobiłem lot przez Atlantyk, tak? Potem do Stewart to jest. To jest to piękne lądowisko tutaj, na którym nie wyląduje. Pamiętasz, startowaliśmy stąd? Tak. W tej dolinie takiej. To było zajebiste. To na zlinę są. To co, na to potem Edmonton lecieć stamtąd? Chyba muszę tutaj gdzieś lecieć. Edmonton. No możesz do Vancouver na pewno dolecisz. Więc... Tu jest Vancouver, tu jest Vancouver. Ale wolę w tą stronę bardziej. Chociaż tu są te ładne lotniska, bo teraz przez Stany będę leciał. To tak. Fajnie byłoby polatać po tych wszystkich fajnych lotniskach. No, tak chyba będę latał góra-dół tutaj. No ja mam przelecone tak właśnie z góra-dół. Po wszystkich związkami będę leciał. Gdzie jestem? Na tych, na których będę mógł wylądować oczywiście. Tucson, obok. O, tu fajne jest. David Montan AFB. No dobra, to polecę sobie w takim razie za dnia gdzieś. Włączę sobie ten lot po prostu, te 5,5 godziny, 5.40. I polecę spokojnie, zasięgu mi starczy. Skoro z Warszawy do Honolulu doleciałem na jednym baku, panie. Czekam, to nawet... Na Discordę wrzucę. Tylko, że no u mnie na wolancie jeszcze teraz czymś, że ma, więc... A słuchaj, a jakbym zrobił w grze, a jakby zrobić taki patent, jakby zrobić w ten sposób, że ustawiasz na automat autopilota, kopilota, pełny automat i wyłączasz tylko głos. I on wszystko sobie będzie tego, czy zarejestruje wtedy, będzie prosił o starty i lądowanie i tak dalej, wszystko? Nie. Start i lądowanie musisz sam prosić. Fuck. Czy start? Dobra, to czekaj, jak wejdę teraz do logbooka. Jest mój logbook. 135 godzin wylatane. Statystyk, gdzie to są achievements? Gdzie jest mój logbook? Ten, zobacz jak mi to zarejestrował. Widzisz teraz? Nie widzę, bo muszę... A, bo czekać, gdzie tam zobaczyć. Ale jaja. Okej, dobra. Zobacz, dwie pozycje mi zapisał. I nie pokazał mi czasu lotu. A czemu ci nie ten? Pokazał mi RJCK, RJCK i UHHH do UHHH. A. Ale fuck up. No co ja mam robić? Żeby to musisz, jak będziesz kołował, no, to musisz dać pozwolenie na start w grze. No. Jak będziesz lądował tuż przed lądowaniem czy coś tam, jak już będziesz ten, to musisz tam poprosić o lądowanie i wtedy będziesz miał git. Czy ja powinienem dać delegate ATC to AI? Chyba tak, prawda? Nie, bo wtedy byśmy sraczkę taką, że o Jezus. Czemu? To nie.
Będzie ci przełączał częstotliwości, sami pilot ATC będzie, też ci będzie przełączało się w pilot ATC te częstotliwości i się zrobi naprawdę, wiesz, nie ogarniesz tego, gdzie, co tu się dzieje. Okej. Kurde, to jest słabe. Czyli... No to jest ten logbook, no nie wiem, albo musisz prowadzić go w pilot, wiesz, sim toolkicie, tak? Albo po prostu ten, albo w grze po prostu olać. Albo pilnować tych właśnie, ale chociaż prosić o start i lądowanie, wtedy zalicza. No bo chciałbym, żeby mi tylko zrobił ten, chciałbym, ale... A jakbym VFR flight zrobił? No to nie wiem. Czekaj sobie, jak wtedy policzę. Bo to mi... będzie krzyczeć, nie wiem, czy nie będzie krzyczeć, że mam zejść na z wysokością, a kiedy wie, nie wiem. Bo mi zależy na tym, żeby ten, żeby... A, wiesz co, o, już wiem, co goś polecał wyłączyć. Depth of field. Na off. Mówisz, że różnica znikoma jest. A duża różnica w FPS-ach jest. A i przy lataniu w 4K w ogóle polecał wyłączyć texture super sampling i anisotropic filtering. No tak, bo masz taką rozdzielczość, że nie potrzebujesz tego. No. Ciebie jakieś takie stukanie jest. Tak, bo to. No dobra, zaliczyłem trasę, nie do końca tak jak chciałem. Ale najważniejsze, że w tym toolkicie mam. To jest już połowa sukcesu. To jest toolkit. A jeszcze raport sobie zobaczę. Pilot ATC się rozłączył. Mogę go wyłączyć po prostu, prawda? Tak. Dobra, nawigrafa wyłączam. To mogę zamknąć Sim Toolkit Pro. Co ja tutaj mam takiego? Ale kurde, fajne, że ta trasa się robi. Cała Europa i Azja. Prawie cała Azja. Potem będę chciał jakoś tak, kurczę, przez RPA do Australii, tamtędy gdzieś. Przez jakieś Malediwy trzeba będzie przez Madagaskar tamtędy polecieć. Nie wiem, czy starczy nawet zasięgu. Madagaskar do Perth. Nie, z Madagaskaru do Perth może zabraknąć, ale z Madagaskaru na wyspę Reunion, która jest gdzieś tutaj. Stamtąd na jakieś Malediwy. Albo Seszele. Jakoś tak, no. Dobra, na razie tu polecę przez te pchrzenione. Czasami się przyda po prostu jakiś A330 albo A350, taki wiesz. 78 miałem. 78. Patrzysz na streama teraz? Tak. To zobacz, czy to było ładne lądowanie, czy nie. W sumie biorąc pod uwagę, jaka panika była na koniec. Inaczej, nie było crasha. To jest już połowa sukcesu. Chuj tam, że pasażerowie się pożegali. Najlepiej to powiedzieć, zobaczyć, jak masz profil lotu chyba, tak? Jest, jak dasz OK, to będzie widzieć profil lotu. Gdzie to zrobić? Daj OK. No, czekaj, landing reports. Tylko, no i bez... Nie, ten kliknij ten lot. Logbook, klikam lot. View details mogę dać. No i chyba będzie ten, tak? Profil lotu. Gdzie to jest? No nie, tu nie ma tych. Nie, musi być. Czy nie? Nie wiem, widzę tylko full landing report. A nie, dobra, to w tym. To w wolancie jest jeszcze wykres, jak wiesz, jak się wznosił, jak opadał, tak? A, okej. Okay. W ogóle, aha, już wiem, o czym chciałem z tobą pogadać. Teraz mi się przypomniało.
A czekaj, jak się kończy flight? Gdzie jest mój flight planning? Flight logbook? Flight? Nie, to już mi się chyba sam zakończył. Tak, ale się sam. Co znaczy log? Log. Nie klikam tego, bo coś jest pierwsze. To nie sądzę. Squid. Dobra. Wiesz co? Dziękuję widzowi jednemu.